Pani przewodnicząca, możemy rozpoczynać. Transmisja i nagrywanie zostało uruchomione. Dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja Rady Miasta Kościerzyna odbędzie się w trybie zdalnym. W celu podejmowania prawomocnych decyzji głosowania przeprowadzone zostaną poprzez aplikację posiedzenia.pl. Spełniając obowiązek ustawowy, nasze obrady są transmitowane i rejestrowane. Przejdźmy zatem do punktu pierwszego. Otwieram 37. sesję Rady Miasta Kościerzyna. Witam panie i panów radnych Rady Miasta Kościerzyna, pana Michała Majewskiego, burmistrza Kościerzyny, zastępcę burmistrza pana Tomasza Nadolnego, naczelników Wydziału Urzędu, pracowników urzędu, przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli lokalnych mediów, prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców miasta. Panie sekretarzu, proszę o informację o dzisiejszej frekwencji. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w dzisiejszej sesji udział bierze 19 radnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo radni wraz z zaproszeniem w terminie określonym w statucie. Dodatkowo program dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał udostępniony został na kontach Państwa radnych w aplikacji posiedzenia.pl. Czy są inne propozycje zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. Zatem przejdźmy do kolejnego punktu. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 36. sesji. Szanowni Państwo, protokół z 36. sesji dołączony został w planie dzisiejszej sesji w aplikacji posiedzenia.pl. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Stwierdzam, że uwag nie wniesiono. Zatem przejdźmy do głosowania. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 36. sesji Rady Miasta? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 19 radnych i wszyscy byli za. Zatem stwierdzam, że protokół z 36. sesji Rady Miasta został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panią przewodniczącą, radnych, a za pośrednictwem mediów przede wszystkim mieszkańców Kościerzyny. W czasie od 31 marca do dnia dzisiejszego urząd jak zawsze ciężko pracował po to i nad tym, aby mieszkańcom Kościerzyny żyło się lepiej. W międzyczasie z realizacji inwestycji, z inwestycji dotyczącej ochrony przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy, realizowany jest etap czwarty, regulacja rzeki, zlewni rzeki Bibrowej, część pierwsza, między innymi inwestycja
jest na etapie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla realizacji przedsięwzięcia. Czekamy na ocenę, czy też będziemy mogli zrobić zbiornik retencyjny, czy tylko uregulować przebiegi rzeki. Jeśli chodzi o przepusty w tym samym zadaniu, realizowane są Markubowo 1 oraz Markubowo 2. Jeśli chodzi o separatory w regulacji rzeki, zlewni rzeki Bibrowej, dokonano aktualizacji PFU i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie zmian. Jeśli chodzi o kanalizację deszczową na osiedlu Kościerzyna Zachód, a mianowicie o zbiornik retencyjny, największy zbiornik, który prawdopodobnie powstanie w ramach tego zadania przy ulicy Kościuszki, czekamy na zatwierdzenie wprowadzonych zmian przez Urząd Marszałkowski. Jeśli chodzi o kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników, mianowicie drogi, ciągi piesze i infrastrukturę towarzyszącą, uzyskano pozwolenie na budowę obszar po zachodniej stronie ulicy Kartuskiej. To jest część pierwsza oraz część druga. Także uzyskano pozwolenie na budowę obszar po wschodniej części ulicy Kartuskiej. Jeśli chodzi o ulicę Wybickiego i ulicę Jeziorną, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli chodzi o zadanie budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. W tym momencie zadanie polega na budowie linii transportu rowerowego w kierunku Wielkiego Klincza do granic administracyjnych miasta oraz na budowie drogi transportu rowerowego w ciągu ulicy Drogowców. W trakcie postępowania są natomiast wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg transportu rowerowego w kierunku Wieżyska w ulicy Klasztornej oraz w kierunku Skorzewa i granic miasta w ciągu ulicy Kartuskiej. Trwają prace wykończeniowe na zbiorniku retencyjnym przy ulicy Moniuszki. W trakcie opracowania natomiast są dokumentacja projektowa budowy ulicy Paderewskiego, dokumentacja projektowa budowy ulicy czy przebudowy ulicy Małej Kolejowej i dokumentacja projektowa budowy ulicy Jodłowej. W trakcie postępowania także jest pozwolenie na budowę i przebudowę zagospodarowania terenów wokół Jeziora Gałęźnego. Zakończyły się częściowe remonty ulicy Kazimierza Wielkiego w Kościerzynie, polegająca na utwardzeniu i ułożeniu nawierzchni z płyt żelbetonowych, drogowych płyt. Gmina Miejska w międzyczasie uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja na rok 2021, a jest to dofinansowanie do przebudowy ulicy Piłsudskiego oraz Hilarego Jastaka. W ciągu tej przebudowy także utwardzimy ulicę Gostkowskich. W międzyczasie dostaliśmy także zwiększenie dofinansowania do projektów budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie połączono z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz do projektu ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy. Rozpoczęto także procedurę naboru na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Przyjmowanie kandydatur zakończono w poniedziałek. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, w dniu 27 kwietnia otwarto oferty na realizację zadania konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 28 kwietnia, dzisiaj, odbyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania przebudowa dróg gminnych ulicy Józefa Piłsudskiego, Jastaka i Gostkowskich. Wpłynęło 5 ofert.
Ogłoszone postępowanie jest na remonty utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna. Otwarcie zaplanowane jest na dzień 5 maja. Jeśli chodzi o gospodarkę nieruchomościami, w dniu 8 kwietnia o 10.30 odbył się przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Skłodowskiej 32 oraz Świętopełka 2D. Lokale znalazły nabywców. Ogłoszono także w międzyczasie pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Drogowców 4 oraz ulicy Józefa Wybickiego 6. Przetargi odbędą się 13 maja. Są to ostatnie mieszkania w tych budynkach w zasobie miejskim. Ogłoszono także nieograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu przy ulicy Przerwy Tetmajera oraz przy ulicy Rolniczej w Kościerzynie. Przetargi odbędą się w dniu 27 maja o godzinie 10.30. W dniu 26 kwietnia natomiast odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego ulicy Drogowców, planu zagospodarowania terenu ulicy Drogowców oraz projektu zmiany planu Zachód 1. Uwagi do wyżej wymienionych planów można składać do dnia 10 maja. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 15 kwietnia, od 19 kwietnia przywrócona została stacjonarna działalność przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast od 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 wrócili do pracy hybrydowej, do nauki hybrydowej. Dla uczniów klas 8 cały czas organizowane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu klas 8. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczących obostrzeń związanych z pandemią zamknięte pozostanie kino oraz basen. Natomiast od 19 kwietnia udostępnione zostały nasze obiekty na świeżym powietrzu, gdzie limit wejść obowiązuje do 25 osób, a jest to m.in. Stadion Miejski oraz Orliki przy naszych szkołach. Biblioteka Miejska jest czynna od dzisiaj, od 28 kwietnia przez 4 godziny dziennie. Muzeum Kolejnictwa czynne jest codziennie, natomiast w godzinach 10-16. Gmina Miejska Kościerzyna nadal realizuje transporty osób niepełnosprawnych oraz niemogących samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień. W kwietniu zrealizowano ich 9, a do końca miesiąca w sumie zaplanowanych jest 14 osób dla osób, które samodzielnie albo z pomocą rodziny nie mogą do takiego punktu dotrzeć. Miasto uczestniczy także w organizacji powszechnego punktu szczepień, który ma być zlokalizowany na terenie basenu. W dniu 26 kwietnia do miasta dotarł kolejny transport żywności z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. Dystrybucja nastąpi w najbliższych dniach. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Jażdecki. Panie Krzysiu, mikrofon proszę włączyć. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Mam pytanie do pana burmistrza, gdyż w swoim sprawozdaniu wspomniał pan o rewitalizacji osiedla Kartuska Tysiąclecia. Dlatego też mam konkretne pytanie. Kiedy fizycznie rozpoczną się prace na tej ulicy w sensie Kartuskiej, bo mieszkańcy czekają z niecierpliwością na tę inwestycję. Czy może pan coś, jakiś tam termin przypuszczalny tutaj powiedzieć? No nie wiem, no, bo mieszkańcy jednak się niecierpliwią. Zgadza się. To zniecierpliwienie też jest i po naszej stronie. Chcielibyśmy jak najszybciej do tego przystąpić, ale myślę, że do połowy maja fizycznie firma po uzyskaniu niezbędnych zgód, tak jak już dzisiaj powiedziałem, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę na część po wschodniej, zachodniej części ulicy Kartuskiej. Przekażemy teren budowy i mam nadzieję, że najpóźniej koło połowy maja te prace fizycznie się rozpoczną. Dziękuję. Bardzo proszę, Kazimierz Borzyszkowski.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w międzyczasie pod Urzędem Miasta na parkingu założono parkometry i obowiązuje opłata. Mieszkańcy oczekiwali, że pierwsza godzina będzie po prostu bezpłatna, żeby była możliwość załatwienia swoich spraw w urzędzie, ponieważ tam w sumie to jest i Urząd Miasta, i ZUS, i starostwo. No niestety, odpłatność jest od chwili zaparkowania samochodu. Czy ewentualnie tak już zostanie, czy jest możliwość, żeby tam może nawet pół godziny, tyle żeby oddać dokument w urzędzie, szczególnie do ZUS-u. Dużo osób podjeżdża na moment, żeby tylko oddać dokument. Do tej pory sytuacja wyglądała w ten sposób, że osoby, które podjeżdżały do góry, nie miały miejsca i nie miały możliwości zaparkowania pojazdu. Stawali na podjazdach, na trawnikach, przekraczali i wjeżdżali na krawężniki, na zakazie zatrzymywania, na przejściu dla pieszych przy ciągu od ulicy 3 Maja, tu na wysokości wejścia do Starostwa, do ulicy Szopińskiego. W tym momencie mogą skorzystać z parkingu. Parking jest na tyle nieoblegany, że za złotówkę można przez 20 minut podstawowe sprawy w wszystkich naszych urzędach tutaj załatwić. Umowa, która zawarta jest z firmą na pół roku, nie przewiduje pierwszych 20 chociażby minut czy godziny bezpłatnie. Wiązałoby się to ze strony miasta z dodatkową osobą, która musiałaby pilnować tego, że tak jak jest przy Galerii Wybickiego, że zostanie wyciągnięty na ten pierwszy okres bilet, bo tylko na tej podstawie bylibyśmy w stanie ustalić, czy kiedy rozpoczyna się ten czas. Natomiast inaczej wyglądałyby też ustalenia z firmą, która zarządza strefą płatnego parkowania. Na dzień dzisiejszy te ustalenia, które są, będą przez pół roku od 1 kwietnia, jak obowiązuje ta zmiana, obowiązywały. Po pół roku będziemy mogli się zastanowić nad inną organizacją strefy, ale wszystko będziemy robić w tym kierunku, aby ta strefa nie była kosztogenna dla miasta. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Aleksander Mach. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu, pani przewodnicząca, koleżanki, koledzy radni, pani burmistrzu. Ja chciałem zapytać o to, w jakim postępowaniu, na jakiej drodze został wyłoniony operator jak gdyby tego parkingu, bo sprawa jest dość bulwersująca. Zwracają się do mnie mieszkańcy miasta, którzy no, są troszkę zaniepokojeni i zbulwersowani tym, że właśnie krótką sprawę chcą załatwić czy też w Urzędzie Miasta, czy też w innych urzędach, które też są w okolicy, po prostu muszą od razu, nawet za pół godziny czy za godzinę płacić. W związku z tym chciałem zapytać, w drodze jakiego postępowania został wyłoniony operator, czy też to było po prostu wyłonienie operatora z wolnej ręki? W tym przypadku nie obowiązywały nas procedury przetargowe. Szukaliśmy operatora, który chciałby zająć się tym zadaniem i przede wszystkim uporządkować teren oraz zachowanie na tych parkingach po południu. Znalazł się jeden operator, czy jedna firma, która chciała spróbować to zorganizować w naszym imieniu. Nie ponosimy w związku z tym żadnych kosztów. Natomiast najniższa opłata jest w wysokości złotówki za pierwsze 20 minut. Gdy jadę załatwiać sprawy do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego, czy też Urzędu Miasta w Gdańsku, czy też pojadę do zarządu PKP albo innych instytucji na terenie Trójmiasta, pierwsze co robię, wychodząc z samochodu, szukam słupka i płacę opłatę. I potem go rozliczam. Niestety zrobiła się taka sytuacja, że taka organizacja umożliwiła mieszkańcom korzystanie z parkingu i nie ma problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego. Natomiast niestety wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości złotówki za pierwsze 20 minut parkowania.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach. Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, ja jak gdyby nie pytam o zasadność czy o przyczyny. Moje pytanie było jak gdyby dość proste. W jakiej drodze został wyłoniony operator tego parkingu? Czy to był przetarg, czy to było zapytanie ofertowe, czy też z wolnej ręki po prostu ktoś uznał i podpisał umowę? W jakiej drodze został wyłoniony operator, a więc firma, która zarządza parkingiem? I na to pytanie chciałbym, żeby pan burmistrz był łaskaw mi odpowiedzieć. Ale panie radny, powiedziałem, że nie obowiązywał nas tutaj w tym przypadku przepisy do przetargowe. Zapytanie ofertowe zostało złożone przez Straż Miejską, czy zapytanie telefoniczne do firm, które zajmują się obsługą stref płatnego parkowania. Jedyna firma odpowiedziała na to zapytanie i chciała spróbować zorganizować w naszym imieniu organizację tej strefy płatnego parkowania i z nią została podpisana umowa na pierwsze pół roku. I tak też zostało to zrobione. Na zapytania telefoniczne do firm, które zajmują się obsługą stref płatnego parkowania. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach. Panie burmistrzu, ja chciałem zapytać, bo pan powiedział, że umowa zawarta jest na pół roku z firmą. Czy to jest prawda, że w ramach tej umowy po prostu zgodnie z tą umową, po upływie tego okresu najmu, dzierżawy, po okresie pół roku, miasto ma wykupić zainstalowane parkometry za 21,5 tysiąca sztuka oraz system szlabanowy za 13,5 tysiąca. Czy to jest prawda, że w umowie są takie zapisy? Nie wiem. Panie radny, może pan jako radny przystąpić i przyjść i obejrzeć i zapoznać się z umową, która została zawarta. W umowie są zapisy, które wskazują, jakbyśmy chcieli zerwać umowę, zakończyć umowę, mamy możliwość wykupienia tego i są ustalone już kwoty, natomiast nie ma zapisu, który zobowiązuje nas do tego, że jesteśmy zmuszeni tą kwotę czy ten koszt ponieść. Na dzień dzisiejszy takie zorganizowanie strefy płatnego parkowania nie wiąże się z poniesieniem żadnych kosztów ze strony Urzędu Miasta. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych przez nas efektów, możemy po pół roku dać sobie szansę na szukanie innego rozwiązania po to, aby ułatwić życie mieszkańców tego rejonu, którzy od 5 lat przychodzili tutaj i prosili o uporządkowanie, przede wszystkim w godzinach popołudniowych, późno wieczornych i nocnych, tego, co dzieje się na tych parkingach i w obrębie tego terenu. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach jeszcze chce zadać pytanie. Tak, ja jeszcze chciałem zapytać, jaki jest podział opłat w ramach umowy, które miasto podpisało z operatorem? To znaczy, jaki procent otrzymuje opłat miasto, a jaki procent operator? Tak jak powiedziałem już, opłat nie ponosimy, natomiast dostajemy przychód w wysokości 20% z kwoty, którą operator uzyska z prowadzenia czy z opłaty za bilety za prowadzenie tej strefy. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Jażdżewski. W kolejności Michał Kujach. Ja jeżeli mogę coś dodać odnośnie tego tematu, odnośnie tego parkingu, to od momentu, gdy 1 kwietnia został wprowadzony ten operator i parking został parkingiem płatnym. Mieszkańcy tych rejonów, którzy wcześniej zgłaszali mi wielokrotnie przez lata o sytuacjach, jakie tam miało miejsce w godzinach nocnych, od dnia 1 kwietnia ani razu nie usłyszałem od tych mieszkańców, że coś tam się zadziało, są jakieś ekscesy. Teraz właśnie po wielu latach zostało to uporządkowane, jeśli chodzi akurat o te godziny nocne. I nie ma z tym problemu. Mieszkańcy są pobliskich ulic są bardzo z tego powodu zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Michał Kujach. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna rado, ja chciałbym w tym miejscu, skoro już temat został wywołany, temat parkingu przy Urzędzie Miasta, chciałbym
podziękować Urzędowi Miasta, panom burmistrzom, że uporali się w końcu z problemem, który od kiedy jestem radnym, to już jest ponad 6 lat, ten problem się przewijał i przez ten długi czas, z tego co wiem, to ten problem istnieje jeszcze dłużej. Chciałbym podziękować za to, że udało się uporać z problemem hałasów i w godzinach wieczornych, nocnych i chciałbym podziękować głównie w imieniu mieszkańców, którzy mieszkają w tej okolicy, bo po wprowadzeniu tej strefy płatnego parkowania od razu zwrócili się do mnie z taką opinią i też z podziękowaniem, że w końcu mogą spokojnie spędzać wieczór czy spać, przesypieć spokojnie noc. I w imieniu tych, zwłaszcza mieszkańców tej okolicy, bardzo, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że to będzie na trwałe wprowadzona taka zmiana i taki porządek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Aleksander Mach. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Ja też uważam, że jeśli jakieś bulwersujące rzeczy działy się na tym parkingu, to fajnie, że nadszedł czas, że te ekscesy dobiegły końca. Natomiast chciałbym dalej wrócić do warunków, na jakich miasto zawarło umowę z operatorem i chciałem zapytać, czy to prawda, panie burmistrzu, że można tam u operatora wykupić abonament, czyli jakiś miesięczny czy na długookresowy czas mieć możliwość korzystania z tego parkingu. I właśnie chciałem zapytać, czy to prawda, że wpływy z abonamentu, jak i z kar, które otrzymują ludzie, którzy nie wykupili biletu, w 100% trafiają do firmy, a miasto nic z tego nie ma. Czy to prawda, że takie zapisy są w umowie? Bardzo proszę, burmistrz Michał Majewski. Tak jest, no jednak prosiłbym, żeby pan Olek nie opierał się na informacjach uzyskanych z miasta i faktycznie mając możliwość przyszedł do Straży Miejskiej, zapoznał się z umową, przeczytał, a potem te informacje przekazywał, bo nawet jeśli ona jest nieprawdziwa, bo abonamenty rzeczywiście można wykupić. Dochodzi to do ogólnego dochodu, który firma czerpie ze prowadzenia strefy i 20% z tego dostajemy jako miasto. Natomiast kary rzeczywiście są już po stronie operatora, który musi je wyryzykować za to, że nie są przestrzegane zasady, które powinny być przestrzegane. Rzeczywiście jest ciężko. Chcielibyśmy też wyjść z otwartymi rękoma do mieszkańców i dać im za darmo. Natomiast popołudniami ci, którzy muszą tutaj mieszkać, którzy muszą funkcjonować na terenie miasta, niestety mieli bardzo ciężką sytuację. I to tylko i wyłącznie dzięki temu uporządkowaniu na razie sytuacja się poprawiła. Mam nadzieję, że będzie tak na stałe. Natomiast ze względu na to, aby dopracować sobie zasady, ta podpisana umowa została podpisana na pół roku. Jeśli pan radny ma firmę, która zrobi to lepiej, korzystniej dla miasta, możemy o tym rozmawiać. Albo przynajmniej da nam to argument do dyskusji z tą firmą, która obecnie tym parkingiem zarządza. Dlatego tylko i wyłącznie było to zrobione na okres półroczny. Natomiast decyzję, którą podjęliśmy w celu takiej organizacji tego parkingu, została ona podjęta dopiero po oddaniu bezpłatnych miejsc parkingowych przy ulicy Dworcowej oraz w ciągu drogi dojazdowej na zaplecze działek ulicy Kaplicznej. Jest to w sumie na miejscach utwardzonych z płyt betonowych oraz szutrowych około 90 miejsc parkingowych. Po oddaniu bezpłatnych miejsc parkingowych przy dworcu PKP, gdzie tych miejsc jest 160 i dla wszystkich osób, które do tej pory zostawiały samochody tu na tym parkingu na dole, jechały dalej do pracy, do Trójmiasta, myślę, że alternatywą parking przy dworcu jest bardzo dobrą. Bezpłatnymi miejscami parkingowymi są także miejsca parkingowe między ulicą Dworcową a Wojska Polskiego. Z zegarkiem w ręku, wychodząc z wyjścia przy Urzędzie Miasta, dochodząc do tego parkingu, to jest 2,5-3 minuty.
i te miejsca są bezpłatne dla urzędników, dla osób obsługujących, a jeśli ktoś z petentów nie chce zapłacić złotówki, też może skorzystać z tych bezpłatnych parkingów i naprawdę 2,5-3 minuty i dojdzie i może być obsłużony w jednostkach, czy w ZUS-ie, czy w starostwie, czy też w Urzędzie Miasta. Dziękuję. Widzę, że nie ma chętnych do dyskusji. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu piątego. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję. Podpunkt A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 32/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2021 rok. Projekt uchwały na druku numer 360 przedstawi pan Jarosław Laska, skarbnik miasta. Bardzo proszę. Dzień dobry pani przewodnicząca, szanowna rado. Zmiany budżetu, prawda, niewielkie jak na ten okres, zmiany, o których mówił burmistrz, dotyczące wniesienia dodatkowych środków. Nad tym będziemy procedować w miesiącu maj, na sesji majowej po spełnieniu części procedur. Ale jeżeli chodzi o obowiązującą, o proponowaną zmianę budżetu, to zwiększamy dochody budżetu o 4,5 tysiąca złotych z tytułu otrzymanych darowizn na remonty dróg. 6 tysięcy złotych otrzymaliśmy również darowizny na rozbudowę monitoringu. W wystąpieniu burmistrza była również mowa o kosztach dowozu osób na szczepienia. Z budżetu państwa na ten cel otrzymaliśmy kolejną dotację, to jest dotacja, kolejne środki, kwota 2457 zł. Wpłynęła również do nas dywidenda ze Starego Lasu, kwota 16 410 zł jako kwota zaliczkowa na razie. No i drobna kwota 250 zł z tytułu otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji zadań czy oceny wniosków dotyczących czystego powietrza. Po stronie wydatków zmiany zwiększające poziom wydatków na funkcjonowanie dróg 4,5 tysiąca złotych z otrzymanej darowizny. Przenosimy środki dotyczące rozbudowy czy budowy placów zabaw z działu dotyczącego gospodarki mieszkaniowej do działu sport, to jest 6 tysięcy złotych. Zwiększenie wydatków na monitoring miasta z tytułu otrzymanej darowizny, kwota 6 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmiana jest taka, że polega na zmniejszeniu planowanych wydatków czy dotacji związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o 26 tysięcy złotych, przesunięcie ich na środki do dyspozycji Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zwiększamy również wydatki na koszty dowozu na szczepienia 2457 zł z otrzymanych środków z budżetu państwa. Zwiększamy dotacje dla niepublicznych podmiotów na realizację zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kwota 24 660 zł. Generalnie jeszcze na zadania oświaty, szczególnie tej oświaty niepublicznej, no, w najbliższym okresie musimy wnieść również znaczące środki. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, zwiększenie 10 tysięcy złotych na program ochrony zwierząt, o 18 tysięcy zmniejszamy dotację na wychowanie, na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Konkretnie chodzi o dotacje dla żłobków. Pozostała kwota wystarcza na realizację tego zadania. No i te 50 tysięcy, o których wcześniej już wspomniałem, te place zabaw przeniesione do działu kultury fizycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 360 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku nr 360. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku nr 360? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych i wszyscy byli za podjęciem uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 361 przedstawi pan Jarosław Laska, skarbnik miasta. Bardzo proszę. Proszę państwa, jak zwykle zmianie budżetu towarzyszy zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje ona zmiany, o których wcześniej była mowa w uchwale, w zmianie budżetu, jak również zmiany, które zostały wprowadzone zarządzeniem burmistrza miasta w okresie przedsesyjnym. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu projekt uchwały na druku nr 361 przegłosowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku nr 361. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku nr 361? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Głosowało. 19 radnych było za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/315/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty. Projekt uchwały na druku nr 362 przedstawi pan Jarosław Laska, skarbnik miasta. Bardzo proszę. Proszę państwa, podjęcie tej uchwały umożliwi
zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla gastronomii, dla firm gastronomicznych, które wniosły w 100% tegoroczną opłatę do dnia 31 stycznia bieżącego roku. I taką drugą ratę będziemy po uchwaleniu i po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zwrócić przedsiębiorstwom, czy firmom gastronomicznym. Prawdopodobnie w granicach końcówki miesiąca maja. Pierwsza rata została już zwrócona na początku miesiąca kwietnia. Podobnie jak pierwsza rata, tak i druga będzie dotyczyła około 30 firm. W tym kwota do zwrotu około 16 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 362 zaopiniowała pozytywnie stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku 362. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku nr 362? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu D. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie. Projekt uchwały na druku nr 363 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Dzień dobry. W zastępstwie pani Sylwii. Tak, witamy serdecznie. Ja jestem projektantem tego planu. Witam państwa, szanowni państwo, panią przewodniczącą. Piotr Rugień, Biuro Urbanistyczne z Gdańska. My zajmowaliśmy się opracowaniem tego planu, zmiany planu, także ja go pokrótce omówię, zaprezentuję. No i mamy taką krótką prezentację. Nie wiem, czy to widać. Jeszcze muszę... Jeszcze nie. Ekran. Teraz państwo widzicie? Ja nie widzę, także nie wiem. Na razie pana widzimy. Trzeci piktogram od lewej. Udostępni pana pulpit. A tu mamy, dobra. Teraz chyba powinno. Teraz widać, tak.
Więc ja pokażę kilka takich slajdów przed, że tak powiem, samym projektem planu. Tutaj na tym slajdzie pokazana jest lokalizacja zmiany planu. Jest to teren położony w zachodniej części miasta. Sama nazwa planu też, że tak powiem, to od razu sugeruje. Są to tereny położone w rejonie ulicy Piechowskiego, w rejonie szpitala miejskiego. Tutaj południową granicą jest ulica Kościuszki, tereny od północy, tereny gminne. Jeśli chodzi, tutaj mamy wyrys ze studium, z którym plan musi być zgodny. Teren w większości jest przeznaczony pod funkcje mieszkaniowe, zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinną. Tutaj z takich istotniejszych elementów. Panie Piotrze, proszę włączyć mikrofon. Zupełnie nic nie słychać. Przepraszam, to wracamy. To szybko powtarzam. To, co, że tak powiem, było już powiedziane. Czyli plan położony w zachodniej części Kościerzyny, rejon ulicy Piechowskiej. Kompletnie nic nie słychać. Wyłączony. Teraz mnie słychać? Tak, ja widzę, że był wyłączany ten mikrofon, nie wiem. No w każdym razie, nie wiem, czy było słychać. No, plan musi być zgodny ze studium. Większość terenu tutaj jest przeznaczona pod funkcje mieszkaniowe, mieszkaniowo wielorodzinną i jednorodzinną. Z istotnych elementów mamy drogę tak zwaną północną obwodnicę, która jakby jest jednym z głównych elementów, które w planie w tej chwili zmieniamy. W tym terenie mamy też wskazane miejsce pod lokalizację zabudowy takiej wielorodzinnej o wyższych parametrach. Do 19-20 metrów jest dopuszczona. Tutaj ten rysunek pokazuje nam obecnie obowiązujący plan. Ja chcę go pokazać z tego względu, że tutaj na żółto są oznaczone te miejsca, które jakby no, najistotniejsze były z punktu widzenia zmiany planu. Czyli głównym, tak powiem, zadaniem i założeniem zmiany planu była weryfikacja układu komunikacyjnego i to był główny cel przystąpienia. Między innymi tutaj ta droga, którą widzimy przez środek planu, została przeprojektowana. Ona w tej chwili już jest na etapie projektu takiego budowlanego. Zmieniliśmy jej przebieg również w planie. Te żółte plamy, które tutaj są oznaczone, to jest też nastąpiła weryfikacja ustaleń obowiązującego planu. Tu głównie te tereny były przeznaczone w tym rejonie pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową. Istnieje zapotrzebowanie na zabudowę wielorodzinną i w tym kierunku, tak powiem, zmiana planu została skierowana. Tutaj też w ulicy Piechowskiego, na południe od ulicy Piechowskiego też nastąpiła pewna weryfikacja, jeśli chodzi o przeznaczenie. No i teraz to jest już rysunek planu w tej chwili, który procedujemy. Czyli tak jak powiedziałem, przeprojektowana jest ta ulica tutaj obsługująca tereny na północ od ulicy Piechowskiego. Zmienione zostało przeznaczenie tych terenów, które w tej chwili są jeszcze niezainwestowane w obowiązującym planie, tak jak powiedziałem, były przeznaczone pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Zostały przeznaczone, tak jak powiedziałem, pod zabudowę wielorodzinną i te dwa tereny tutaj, 17 i 18, tak jak zgodnie ze studium są przeznaczone, znaczy jest dopuszczona ta zabudowa o trochę wyższych parametrach niż do tej pory.
czyli do wysokości 19 metrów. Tu większość tej zabudowy wielorodzinnej ma wysokość 12-12,5 metra. W części też nastąpiła zmiana na południe od ulicy Piechowskiego. Ten teren, który był przeznaczony pod funkcję mieszkaniową, usługową, został przeznaczony pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną, ale założenie jest takie, że wysokość tej zabudowy jest taka jak w obowiązującym planie, czyli może tutaj generalnie powstać zabudowa taka maksymalnie do 3 kondygnacji, tak jak to było w obowiązującym planie. Tutaj też teren MU został jakby ujednolicony, została zdjęta droga. Tu w tym rejonie też takiej potrzeby nie było, trochę zmienił się układ komunikacyjny. No i to były jakby główne założenia planu, jeśli chodzi o zmiany planu. Dla tego terenu, tak jak mówiłem, plan obowiązuje i główne założenia przeznaczeń i także parametrów zabudowy zostały dla tych terenów utrzymane. Nie chcieliśmy wprowadzać jakichś radykalnych zmian. Też na etapie uzgadniania projektu planu były pewne perturbacje przy uzgadnianiu planu z konserwatorem zabytków, który tu też wyraził swoją opinię i no, życzył sobie, aby te parametry z obowiązującego planu, głównie co do wysokości, były zachowane i tak też w planie to zostało ostatecznie zdecydowane. Na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o procedurze, czyli plan przeszedł całą procedurę od podjęcia uchwały poprzez no, opracowanie koncepcji. Tutaj też żeśmy no, przeprowadzili, tak jak mówię, szereg rozmów i ostateczny kształt taki jest, jak tutaj widzimy. Plan został uzgodniony. To, co powiedziałem, na etapie uzgadniania mieliśmy pewne perturbacje, głównie właśnie z konserwatorem zabytków, no ale ostatecznie plan został uznany za uzgodniony. Był plan wyłożony do publicznego wglądu. Odbyła się dyskusja publiczna też przy pomocy środków zdalnych. Brał udział bodajże 2 czy 3 osoby w dyskusji publicznej. No i po wyłożeniu projektu planu był 14-dniowy termin na składanie uwag. Ostatecznie były uwagi, które zostały uwzględnione. Państwo macie załącznik numer 2, w którym są rozstrzygnięcia co do uwag, które nie zostały w planie nie zostały przyjęte przez pana burmistrza. No i tutaj tymi cyferkami są oznaczone te uwagi. Pierwsza z tych uwag tutaj na terenie 15 MU dotyczyła tego, aby pozostawić ten, znaczy zmienić, wprowadzić zmianę i dopuścić na tym terenie zabudowę wielorodzinną do 4 mieszkań. W tej chwili plan ustala możliwość zabudowy w tym rejonie, zabudowy jednorodzinnej, usługowej i zabudowy wielorodzinnej do 6 mieszkań. I to jest ustalenie z obowiązującego planu. No i dlatego uwaga została odrzucona, aby nie wprowadzać tej zmiany, pogarszać warunków, które w tej chwili dla planu wynikają z obowiązującego planu, aby się nie narażać na ewentualne odszkodowania przez gminę. Uwaga numer 2 dotyczyła tutaj terenu jednej działki 20 MU i to były uwagi, które zmierzały do tego, aby, znaczy jakby sugestia była taka, że teren jest dosyć taki niekorzystny, pofałdowany, duże spadki są terenu i było kilka uwag, które dotyczyły zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na tym terenie z 40 do 30%. Dopuszczania bilansowania miejsc rowerowych poza terenem inwestycji. Chodziło także, jedna z uwag dotyczyła tego, aby dopuścić inne dachy niż płaskie dla terenów, dla lukarn takich dachowych i także, aby dopuścić inne nachylenia dachów niż to jest ustalone w planie. I te uwagi zostały odrzucone. No szczegółowe uzasadnienie Państwo macie tutaj w załączniku numer 2. Powiem tyle, że no, jeśli chodzi o te kształty dachów, to dosyć szeroka gama jest tutaj dopuszczona, bo mamy dachy dopuszczone od 18 do 20
pięciu stopni i w drugim, że tak powiem, przedziale od 35 do 45 stopni, przy czym dopuszczone są też zgodnie z ustaleniami ogólnymi dachy płaskie, które z kolei są też wyjaśnione, zdefiniowane w planie jako dachy takie od 0 do 12 stopni. I tutaj to, te dachy mogą być zastosowane na garażach i takich częściach, no, że tak powiem, nie głównej bryły budynku. Jeśli chodzi o te parametry dotyczące biologicznie czynnej powierzchni, to tutaj też zostało uznane, że zostanie ta powierzchnia utrzymana z tego względu, że no te parametry, tak jak powiedziałem, dla większości planu są bardzo podobne. Zostały takie jak w obowiązującym planie i ta zmiana została utrzymana. Uwaga numer 3 dotyczyła tutaj też działki w rejonie ulicy Skłodowskiej i Piechowskiego i chodziło o to, aby to też w obowiązującym planie jest dopuszczona zabudowa mieszkaniowa i mówi się o tym, że na działce może znajdować się jeden budynek mieszkalny. Wnioskodawca no, zgłasza uwagę, aby ten zapis wykreślić i żeby można było więcej tych budynków mieszkaniowych na jednej działce zlokalizować. Ta uwaga została odrzucona. Tu też ten zapis obowiązuje w planie, no i on, że tak powiem, został utrzymany. Kolejna uwaga numer 4 tego samego wnioskodawcy dotyczyła możliwości bilansowania miejsc postojowych w tej drodze, tutaj 11 KDD. No założenie planu i wszystkich planów w zasadzie jest takie, aby inwestor te miejsca parkingowe lokalizował na terenie swojej inwestycji. Jedyny wyjątek tutaj dotyczy terenów tych przy drodze tej projektowanej, ale ona, to wynika też z tego, że tutaj ma ona szersze linie rozgraniczające. Ta droga, o której mówimy tutaj, której dotyczyła uwaga, ona jest wąska i tam w zasadzie nie da się wyznaczyć takich miejsc dostępnych. Tym bardziej no, byłoby to odstępstwo od zasady, że te miejsca mają być lokalizowane na własności, na terenie, który należy do właściciela, inwestora. I jeszcze uwaga numer 5, która dotyczy tutaj dwóch terenów tego 16 i 18. I tutaj też no, chodziło o to, aby zmniejszyć współczynnik powierzchni biologicznie czynnej z 40 do 35%. No też tak jak powiedziałem, dla w zasadzie zabudowy wielorodzinnej i pozostałej zabudowy te parametry są dla całego planu bardzo podobne. Zresztą w podobnych planach, które tutaj były uchwalane, też te wskaźniki są podobne, także no zostały one utrzymane, tak jak powiedziałem, to o czym wcześniej wspomniałem, że one też wynikają z planu obecnie obowiązującego. To chyba tyle z tych najważniejszych tutaj uwag, które wpłynęły do planu. Aha, jeszcze tutaj czwórkę nie omówiłem, nie wspomniałem, że też wnioskodawca dla tych terenów 17 MW, jako że on jest dosyć duży, taki no, przeznaczony pod tą funkcję mieszkaniową, dodatkowo są zapisy o wprowadzeniu dodatkowych obszarów takich zielonych i one są tutaj dosyć precyzyjnie w planie opisane, ile ich ma być i o jakiej powierzchni. No i też ta uwaga została jakby oddalona, odrzucona ze względu na to, że no jest jakby widać potrzebę, że takie tereny zielone w obszarze takiego większego, takiej wielkości jednostki osiedleńczej powinny się znaleźć. To z mojej strony tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście będę starał się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Panie przewodniczący, czy mnie słychać w ogóle? Tak, słychać. To bardzo dobrze. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia głosami 5 za przyjęła projekt uchwały na druku numer 363. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję.
Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 363. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 363? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych, 13 radnych było za podjęciem uchwały, głosy przeciwne 3 radnych, wstrzymało się 4 radnych. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 72/30 położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 364 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przepraszam, projekt uchwały na druku 364 dotyczy wyrażenia przez Państwa zgody na obciążenie służebnością gruntową działki 72/30 położonej w obrębie drugim. I tutaj służebność gruntowa jest związana z budową przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przedstawione na załączniku graficznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Pani Justyno, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 364 przegłosowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Włączyć mikrofon, proszę. Proszę próbuję, włączyć tak. Mikrofon. Już próbuję i cały czas go ktoś mi włącza. Już jest dobrze. Jeszcze raz. Jest wyłączony mikrofon teraz. Włącza. Dobrze. Dobrze. Teraz słychać. Słychać. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 marca. Głosamy 5 za, przyjęła projekt uchwały na druku numer 364, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 364. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 364? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy.
Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych. 19 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych nie było. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu F. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 87/8 położonej w obrębie geodezyjnym numer 09 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 365 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 365 dotyczy również ustanowienia służebności, przy czym tym razem jest to służebność przesyłu. Służebność ma być ustanowiona na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa dla umieszczonego przyłącza gazowego średniego ciśnienia w działce 87/8. To jest w działce zajętej pod drogę wewnętrzną, zlokalizowaną w rejonie ulicy Skarszewskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu projekt uchwały na druku nr 365 przegłosowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Bardzo proszę. Mikrofon. Znowu mikrofon. Tak. Słychać, dobrze. Pani Przewodnicząca, komisja na tym posiedzeniu 21 kwietnia głosowała 5 za, przyjęła projekt uchwały na druk numer 365. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 365. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 365? Kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 21 radnych. 20 radnych było za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt G. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 15/8 położonej w obrębie geodezyjnym 06 oraz oznaczonej numerem geodezyjnym 264/4 położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna. Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 74/16 położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 82/3 i oznaczonej numerem geodezyjnym 85/9 położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 366 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 366 dotyczy również ustanowienia obciążenia służebnością przesyłu działek wymienionych w tytule uchwały. Służebność przesyłu będzie ustanowiona na rzecz Energa Operator SA w związku z budową niskiego napięcia, jak również średniego napięcia. I tak, działki 15/8 i 264/4 zlokalizowane są w rejonie ulicy Leśnej. Działka 74/16 w rejonie ulicy Przemysłowej, a działka 82/3 i 85/9 zlokalizowana jest w rejonie ulicy Klasztornej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 366 przegłosowała
pozytywnie stosunkiem głosów 4 za 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia głosamy 5 za przyjęcie projektu uchwały na druku numer 366. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 366. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 366? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 21 radnych i wszyscy byli za podjęciem uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt H. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu numer 207 położonej w obrębie geodezyjnym numer 07 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 367 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 367 dotyczy wyrażania przez Państwa zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminy miejskiej Kościerzyna, działki 207. Działka ta ma powierzchnię 2959 metrów. Jest zlokalizowana w rejonie ulicy Zagajnikowej i działkę tę w przyszłości można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 367 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja na swym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia głosamy 5 za przyjęła projekt uchwały na druku numer 367. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 367. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 367? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało 21 radnych. 15 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 6 radnych. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu.
podpunkt I, tak? Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu numer 209 położonej w obrębie geodezyjnym numer 07 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 368 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały na druku 368 dotyczy również wyrażenia przez państwa zgody na nabycie do zasobu gminy miejskiej Kościerzyna działki 209. Działka ta ma powierzchnię 7592 metry. I również w przyszłości działkę tą można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, a wcześniej pod poszerzenie właśnie ulicy Zagajnikowej. W przypadku wyrażenia przez państwa zgody w rejonie ulicy na nabycie tej nieruchomości przy ulicy Zagajnikowej cały kwartał będzie należał do gminy miejskiej Kościerzyna i będziemy mogli podejmować decyzję co do przyszłości tego terenu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu projekt uchwały na druku numer 368 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja na swym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia głosami 5 za przyjęła projekt uchwały na druku numer 368. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 368. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 368? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych. 13 radnych było za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. Wstrzymało się 7 radnych. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu J. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku. Projekt uchwały na druku numer 369 przedstawi pan Bartosz Borkowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Bardzo proszę. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ten projekt, to projekt uchwały dotyczy wpisania do rejestru kąpielisk na terenie gminy Kościerzyna, naszego kąpieliska tutaj przy Jeziorze Gałęźnym. Jest to na wniosek dyrektora Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeżeli chodzi o okres kąpielowy, to w tej uchwale ustalamy, w projekcie uchwały ustalamy, że od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 ustalamy ten sezon kąpielowy. Jeżeli chodzi o sam projekt projekt uchwały, uzyskał on pozytywną opinię Wód Polskich, Inspektora Ochrony Środowiska oraz Sanepidu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Zdrowia i Środowiska przedstawi przewodniczący Kazimierz Stoltman. Bardzo proszę.
Komisja Zdrowia i Środowiska na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 roku projekt uchwały na druku nr 369 przyjęła jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia głosami 5 za przyjęła projekt uchwały na druku nr 369. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku nr 369. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku nr 369? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych i wszyscy byli za podjęciem uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu K. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 35 łamane 272 łamane 16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 370 przedstawi pan Bartosz Borkowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Bardzo proszę. No, dziękuję. Projekt uchwały dotyczy dopisania do wykazu przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna, przystanków komunikacji udostępnione przewoźnikom zewnętrznym. Jeżeli chodzi o ten załącznik, to zostały dopisane do tego załącznika cztery ostatnie przystanki. Dwa przystanki zlokalizowane w ulicy Drogowców i dwa przystanki zlokalizowane w ulicy Wojska Polskiego. To są przystanki istniejące, które od wielu lat istnieją tutaj na terenie miasta Kościerzyna. Tylko z uwagi na omyłkowe wykreślenie w poprzedniej uchwale tych przystanków tutaj naprawiamy ten błąd i przedstawiając Państwu tutaj projekt uchwały zmieniający załącznik numer 2 do uchwały, który był przedstawiony w styczniu tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 370 przegłosowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 marca głosami 5 za przyjęła projekt uchwały na druku nr 370. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku nr 370.
głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 370? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 21 radnych. 20 radnych było za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. Wstrzymał się jeden radny. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu L. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021, przyjętym uchwałą 33/301/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku. Projekt uchwały na druku numer 371 przedstawi pani Sylwia Czebiatowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę. Dzień dobry, Wysoka Rado. Druk na, o numerze 371 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu. Jak co roku przyjmujemy tak zwane drugie rozdanie do środków kapslowych. W związku z sytuacją, w której się znaleźliśmy w zeszłym roku, spora część zadań nie mogła być realizowana. Środki ponownie spłynęły do Urzędu Miasta. Zatem na to uzupełnienie przewidziano 239 406 zł. Są to pieniądze podzielone na zadania programu, który był przyjęty w grudniu. I tak, na zadanie, które nazywamy zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, przeznaczamy 35 212 zł. I to jest kwota, która zostanie przekazana do NZOS Przychodnia, która realizuje nam zadania profilaktyczne i pracę z osobami uzależnionymi. To jest de facto nawet nie zwiększenie, tylko uzupełnienie, ponieważ w tym roku nastąpiła taka sytuacja, że NZOS Przychodnia nie rozliczył się do końca ubiegłego roku, więc myśmy zapłacili im za zadania realizowane w zeszłym roku w tym roku, co pomniejszyło ich kwotę, którą im przyznawaliśmy w pierwszym rozdaniu. Zatem jeżeli pomniejszyliśmy o te środki, to musimy po prostu zwiększyć je, żeby oni cały rok ten, który mamy 2021, mogli płynnie realizować zadania w takim wymiarze, który zaplanowaliśmy. W drugim zadaniu udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym pomocy, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zwiększamy środki o 22 994 zł. I to są zadania, które będą realizowane przez podmioty na terenie miasta, KOSiR, Biblioteka Miejska, szkoły, BOPO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bo każdy z tych instytucji może, że tak powiem, w tym zakresie działać. W trzecim zadaniu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju i socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem, narkomanią i przemocą. Zwiększamy środki na działania, które w głównej mierze realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoły. I w tych 160 200 zł jest też zaplanowany zakup saturatora. Mielibyśmy taki pomysł, żeby po prostu na każdej imprezie miejskiej, na każdym spotkaniu z mieszkańcami, czy na zawodach szkolnych, czy na naszych piknikach mopsowych, ten saturator dysponujący wodę bądź soki promował nasze miasto i zdrowy styl życia, że tak powiem, no, picie naszej wody, a nie wódki czy piwa i alkoholu. Jednakże no, zobaczymy, na ile będziemy mogli te nasze spotkania i imprezy realizować.
zareagować, gdyby nastąpiła taka sytuacja, o czym tutaj dyskutowaliśmy, że nastąpi zmiana w ustawie, w tarczy antycovidowej, taka zmiana, która obowiązywała, właściwie przepis obowiązywał do końca ubiegłego roku, a w tej chwili on jest nieaktywny, gdyby on się uaktywnił, że środki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można przeznaczyć na skutki przeciwdziałania COVID-owi, to będziemy proponować, żeby tą uchwałę zmienić i zdjąć te 50 tysięcy, które mamy tam zabezpieczone na, powiedzmy, zakup tego saturatora i przeznaczyć je na przeciwdziałanie skutkom COVID. To jest taki gwarant, no jeżeli ta ustawa by się zmieniła, to będziemy z tego korzystać, a jeśli nie i będą warunki po temu, żeby móc organizować jakieś spotkania z mieszkańcami czy imprezy dla młodzieży, uczniów szkół na terenie miasta, to dokonamy tego zakupu tegoż saturatora. No i 21 tysięcy do zadania piątego, które od kilku lat jest w gminnym programie, ono nie było realizowane, czyli przekazujemy te 21 tysięcy na działalność CIS-u, na zadania dodatkowe, które nie są wpisane w podstawową działalność Centrum Integracji Społecznej. Tak jak już to wcześniej wspominałam, gdyby centrum było zarządzane przez na przykład organizację pozarządową, czyli nie byłoby jednostką samorządu terytorialnego, to moglibyśmy przeznaczyć te środki gminnego programu na finansowanie CIS-u, na finansowanie jego zadań, a w tej sytuacji, jaką my mamy na terenie miasta, możemy jakby dofinansować działania profilaktyczne, terapeutyczne dla uczestników CIS-u i ich rodzin i też te 21 tysięcy proponuję przekazać na te działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 371 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi przewodniczący Michał Kujach. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, projekt uchwały na druku nr 371 został przyjęty jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Zdrowia i Środowiska przedstawi wiceprzewodniczący Kazimierz Borzyszkowski. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, członkowie Komisji Zdrowia i Środowiska na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia projekt uchwały na druku 371 zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku nr 371. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku nr 371? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 19 radnych i wszyscy byli za podjęciem uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt M. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Projekt uchwały na druku nr 372 przedstawi pan Robert Fenik, dyrektor KOS-EKO. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, już drugi raz właśnie z rzędu w tej chwili do Państwa podchodzimy, jeżeli chodzi o zmiany, aktualizację wieloletniego planu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ja postaram się tu może jeszcze podłączyć prezentację. Czy widać? Widać, widać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, on właściwie różni się od tej wersji, którą Państwo uchwalaliście miesiąc temu, wyłącznie w zakresie pozycji numer 4, czyli oczyszczalnia ścieków, i ma to związek z rozstrzygniętym przez nas postępowaniem przetargowym w trybie zamówień sektorowych. I tylko w tym zakresie pozostał on zmieniony. Tu jak Państwo widzicie na pierwszym slajdzie, bez zmiany pozostają pozycje, które Państwo uchwaliliście w poprzednim podejściu w zakresie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Ta sama brak zmiany dotyczy też kwestii stacji wodociągowej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kwestię oczyszczalni, tutaj może tylko tytułem wstępu jeszcze kilka uwag. Pierwotnie nasza oczyszczalnia i wartość jej kosztorysowa została wyliczona w 2016 roku na kwotę około 13 milionów. Gdy już zbliżała się nam kwestia dotycząca ewentualnego podejścia do przetargów, dokonaliśmy pierwszej aktualizacji, to był grudzień 2019 roku. Wówczas ta kwota z uwagi na tak długi okres pomiędzy rokiem 2016 a 2019 ona w sposób naturalny się podniosła o 2 miliony do około 15 milionów 116 tysięcy. Następna aktualizacja, którą musieliśmy zrobić po 6 miesiącach, czyli gdy wartość znowu kosztorysów się przedawniła, to był czerwiec 2020. Niestety tu był kolejny wzrost z uwagi na to, co się dzieje na rynku, do kwoty kolejnych 2 milionów 400 tysięcy i to jest do kwoty do 17,5 miliona złotych. W grudniu 2020 roku dokonaliśmy kolejnej aktualizacji, ponieważ był to już element po pierwszym nieudanym przetargu. Zdecydowaliśmy się jeszcze raz zaktualizować kosztorysy i te kosztorysy zostały niejako obniżone także w zakresie obniżenia pewnych wymogów specyfikacyjnych do poziomu mniej więcej takiego, na jaki posiadaliśmy wówczas źródła finansowania, zamknięte finansowanie, to jest do około 15 milionów 300 tysięcy. I w tym zakresie było to co do zasady zgodne z wartością dotacji, która została nam przyznana, o ponad 10 milionów złotych oraz podpisanej umowy pożyczkowej. Tak jak Państwo właśnie widzicie, poziom dotacji, który mamy w tej chwili, on już i tak udało nam się go podwyższyć z uwagi na pewne możliwości po stronie Narodowego Funduszu Środowiska i z tej pierwotnej kwoty ponad 9 milionów złotych. Obecna wartość dotacji jest na poziomie do 10 578 tysięcy. Pożyczkę także mamy zagwarantowaną w wysokości do 5 271 tysięcy. Tutaj też należy wspomnieć Państwa ostatnia uchwała dotycząca wniesienia aportem do spółki 5 400 zł. I to są pieniądze pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To są, dziękujemy jeszcze raz staraniom Pana Burmistrza, że te pieniądze udało się pozyskać i to są pieniądze znakowane także na modernizację oczyszczalni w zakresie, rozbudowy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej. Co możemy powiedzieć? Na dzisiaj, proszę Państwa, mamy sytuację taką, że w zeszłym tygodniu udało nam się rozstrzygnąć przetarg i 26 kwietnia, czyli teraz w poniedziałek, doszło do podpisania umowy w spółce pomiędzy spółką COSECO a najtańszym wykonawcą w drugim przetargu. Wykonawcą została spółka HMK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie i najkorzystniejsza oferta, czyli najniższa w tym postępowaniu to była kwota netto 17 175 tysięcy. Ta kwota przekracza oczywiście ten kosztorys, który ostatnio dokonaliśmy, który aktualizowaliśmy, to około 1 800 tysięcy. Stąd też w pierwszym rzędzie ta różnica zostanie pokryta właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tutaj też muszę dopowiedzieć, że owszem, jest to kwota wyższa niż kosztorys inwestorski, ale z drugiej strony, jeżeli porównamy najtańszą ofertę w drugim przetargu w stosunku do najtańszej oferty z pierwszego przetargu, to tu z kolei także mamy różnicę na korzyść spółki, to znaczy się tamta oferta była o ponad 1,5 miliona droższa niż ta obecna. I tak jak Państwo mają w tej chwili w propozycji tabelowej wieloletniego planu inwestycyjnego, sumaryczne koszty, które wskazujemy, to jest 18 milionów 800 tysięcy na działaniach oczyszczalni ścieków, z czego 18 milionów 851 tysięcy przeznaczone jest na właśnie program dofinansowany z PO-ISiU i z refilu, plus te 300 tysięcy, o których już wcześniej wspominaliśmy, na budowę instalacji fotowoltaicznej. Chcę tylko tutaj od razu dopowiedzieć, że ta kwota jest wyższa niż sama wartość oczyszczalni podpisana z wykonawcą, ponieważ na to składają się także inne zadania, które zostały już rozstrzygnięte, a mianowicie inżynier kontraktu, promocja, wsparcie do projektu oraz jest także zawarta jeszcze nierozstrzygnięte zadanie dotyczące systemu informatycznego sieciowego, tak zwanego GIS-u. I tak jak powiedziałem, po stronie finansowania zakładamy w tej chwili trzy źródła, to znaczy dotacja z PO-ISiU, aport finansowy od państwa pochodzący z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No też gdzieś tam z tyłu głowy jest jeszcze ta kwestia dotycząca aportu ewentualnego w przyszłości zapisanego w wieloletniej prognozie finansowej. To, co jest, proszę Państwa, tutaj dla nas ważne jeszcze, my o tym na to zwracamy uwagę, że oprócz tych kwestii kosztów będziemy mieli też kwestię płynności finansowej. Projekt ten, choćby z uwagi na VAT, będzie powodował duże obciążenie finansowe spółki i szacujemy ten koszt VAT-u samego, który będzie nam blokował środki finansowe na około 4 300 000 zł. Podsumowując, ta tabela podstawia, wskazuje planowane nakłady ogółem oraz źródła finansowania. Zwrócę tylko uwagę, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zawarty jest w pozycji środki własne, natomiast kredyty i pożyczki, czyli pożyczka z Narodowego Funduszu właśnie na projekt oczyszczalnia oraz pożyczka na fotowoltaikę jest właśnie zawarta w tej pozycji poniżej. I też wskazujemy Państwu tutaj wartość dotacji, która jest planowana na 10 515 700 zł. To wszystko. Jeśli będą pytania, oczywiście bardzo proszę. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodnicząca Justyna Gawin-Żygałko. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 372. Zaopiniowała pozytywnie stosunkiem głosów 4 za 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Kazimierz Maszk. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia po dosyć dużej, długiej dyskusji zarzucaliśmy tutaj kilka pytań dla Pana Prezesa, bo jednak woda, ścieki, kanaliza to są budżety nasze domowe, za które musimy wszyscy płacić. No i po tej szerokiej dyskusji przyjęliśmy ten program, który tutaj Pan Prezes nam przedstawił. Komisja przyjęła głosami 5 za projekt uchwały na druk numer 372. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Tomasz Dargacz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam bardzo krótkie pytanie, na pewno proste dla Pana Prezesa, sobie świetnie z nim poradzi. Z jednego z tych slajdów, które Pan był łaskaw pokazać, wynikało, jakbyście Państwo przeprowadzili zapytania ofertowe, a nie było przetargu, tylko to było zapytanie ofertowe. Proszę, żeby... Państwa, już wyjaśniam. Spółka zgodnie z ustawą z prawem zamówień publicznych działa w trybie zamówień sektorowych. Stąd też nie nazywamy tego
tego przetargu, tak bym powiedział w skrócie, przetargiem, tak jak to nazywa prawo zamówień publicznych, tylko zapytaniem w trybie zamówień sektorowych. Nie zmienia to faktu, że ta procedura jest bardzo podobna, spełniona wszystkie kryteria dotyczące jawności, ogłaszania na stronie całej procedury dotyczącej składania ofert. Ona w tym sensie jest bardzo podobna, aczkolwiek częściowo różni się od tego, co prowadzi prawo zamówień. I jest też zgodna z wytycznymi dotyczącymi stosowania środków unijnych, które ogłasza Narodowy Fundusz. Stąd też nazwa jest troszkę inna, ale są tu wszystkie te zasady, które są wymagane do stosowania środków unijnych, przestrzegane. Dziękuję. Czy radny Andrzej Wronikowski chce zabrać głos? Bo widzę, że mikrofon się włączył. Nie. Tak. Chce tak, zabrać głos, tak? Tak. No to bardzo proszę. Chciałem się zapytać, czy przewidywalne w najbliższym czasie jest podłączenie kanalizacji na osiedlach ulicy Wiodłowych, osiedle za lasem, kardynała Wyszyńskiego. Tam ludzie proszą, domagają się, czy w najbliższym czasie by kanalizację nie można było założyć. Panie prezesie, chciałem się zapytać, tak ludzie pytają się i dopraszają, czy w najbliższym czasie da się to, jak się mówi, zmodernizować i założyć tę kanalizację. Już obawiam. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, no na tym etapie tutaj, jak Państwo składamy, my żadnych zmian do planu wieloletniego nie wprowadzamy, jeżeli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną. To jest ściśle dzisiaj techniczne rozwiązanie planu wyłącznie w zakresie umożliwiającym dostosowanie planu do podpisanej umowy. To jest jedna rzecz. Natomiast ja tylko chcę przypomnieć, że już w tej poprzedniej edycji myśmy przyjęli, proszę Państwa, rozbudowę sieci wodociągowej na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, właśnie na osiedlu za lasem. I to już jest jakby ten element, który już wtedy rozszerzyliśmy. I mamy też pozycję w tym roku, tak samo w tym roku, na sieć wodociągową w ulicy Sąsiedzkiej. Także to są takie dwa elementy osiedla za lasem, na które wspólnie z Państwem się zgodziliśmy i będą przez nas realizowane. Częściowo zresztą już są. Panie, przepraszam. Panie prezesie, bo jest taka rzecz, że ludzie, mieszkańcy mówią, mieszkają w mieście, ale mają jak gorzej na wsi, nie? Także tak ludzie mówią, nie? Mieszkańcy. Proszę Państwa, no ja tylko dopowiem tutaj, jeżeli chodzi o osiedle za lasem. Państwo pamiętacie, że właściwie większa część osiedla za lasem, czyli dzisiejszych, jak my to mówimy, ulic Stefana Wyszyńskiego i księdza Popiełuszki, one są już przez nas wodociągowane. Tak, także tutaj ten zakres się dokonał kilka lat temu i tutaj takim największym bodźcem ku temu, żeby tak się stało, to była kwestia wybudowania fabryki Beverlo, która umożliwiła przede wszystkim to, że ta woda tam w tym wodociągu i rurociągu będzie płynąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy też o pewnych takich uwarunkowaniach, które tam istnieją, a mianowicie domy istniejące. Mówimy teraz o tych jakby dalszych odcinkach, czyli tam Modrzewiowa, Cedrowa, to są wszystko domy, które co do zasady mają już na dzisiaj ujęcia własne. My nie wykluczamy tego, że w przyszłości na te tereny wejdziemy, natomiast no, podlega to, jak to w każdej części miasta, ścisłym naszym analizom, po pierwsze opłacalności, a po drugie też technologicznie, ja to o tym już Państwu kilkukrotnie też te uwarunkowania przedstawiałem, ale tutaj chodzi głównie też o to, że my musimy mieć pewnego rodzaju gwarancję, iż ta woda, którą tam doprowadzimy, będzie zużywana. I oczywiście, tak jak powiedziałem, nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy się tej wersji przyglądać. Na dzisiaj, powiem szczerze, jeżeli chodzi o rok konkretnie 2021, mamy już naprawdę komplet możliwości wypełniony, biorąc też pod uwagę, że będziemy się angażować także w kwestie rewitalizacji osiedla Tyjonstecia, więc na tym roku poza te dwie pozycje, które wstawiliśmy, czyli rozszerzenie ulicy Popiełuszki oraz ulica
sąsiedzka nie, a na przyszłe będziemy z Państwem i tak oczywiście rozmawiać, ale także z mieszkańcami. Dziękuję. Bardzo proszę, z Urzędu Miasta ktoś chce zabrać głos? Tak, rzeczywiście pan radny Andrzej Wronikowski podkreśla, że mieszkańcy tego terenu wspominają, że mieszkają w mieście, ale się tak nie do końca czują. Ale to między innymi dzięki wychodzeniu ścieżek do Urzędu Miasta i przeze mnie też do pana dyrektora Roberta Feniga, przez pana Andrzeja Wronikowskiego, radnego, rzeczywiście jest zrobiony ten przyczółek z wody na wysokości dawnego nasypu kolejowego. Mamy, otworzyliśmy sobie drogę tak samo w osiedlu za lasem i wyszliśmy praktycznie do końca zabudowań, które są na terenie miasta Kościerzyna i tam jak przejedziemy się, to stoi i wyraźnie widać, w których miejscach stoją słupki hydrantów. Do tych miejsc pociągnięta jest woda. Pan radny tyle tutaj nas chodził, naciskał o ten rejon i o swoich mieszkańców, że to udało się zrobić. Ale tak jak powiedział pan dyrektor, rzeczywiście, jeśli będzie chęć rozbudowy tego, musimy też wiedzieć, że końcówki tych sieci wodociągowych nie będą bezczynne. Wytyczne z sanepidu wskazują wyraźnie, że ta woda musi być wodą płynącą i nie może się tam zbierać bakteria. Myśmy dali sobie szansę. Pan radny, dbając o swój rejon, praktycznie wymusił na nas, żeby te przyczółki były. Jeśli dalej będzie chęć rozwoju, będzie zasadność podłączenia, o czym mówił pan dyrektor, będziemy dalej to rozbudowywać. Ale i w ulicy Osiedle za Lasem, i w ulicy Popiełuszki właściwie zbudowaliśmy przyczółki, które dają nam możliwość dalszego rozwoju. Ja tu jeszcze tylko rozszerzę wypowiedź pana burmistrza, tym bardziej nam tutaj się było łatwiej zgodzić, dlatego właśnie, że te dwa przyczółki, na które się tu wspólnie zgodziliśmy, czyli rozszerzenie Popiełuszki oraz ulica Sąsiedzka, to są dokładnie te tereny, w których mamy domy w budowie. Domy, które jeszcze nie zdecydowały się na własne ujęcia wody, czyli mamy tutaj znacznie wyższą pewność tego, że to będą rzeczywiści odbiorcy, a nie tylko domy, dla których ta woda wodociągowa będzie jedynie, jakby to powiedzieć, awaryjnym zabezpieczeniem, i za którym nie pójdzie zużycie. Więc tutaj nam zawsze łatwiej podejmować taką decyzję i stąd też tak bardzo przyspieszyliśmy w tych dwóch ulicach. Dlaczego? No bo widzimy, że te domy tam się dokładnie teraz budują. Chcemy, mówiąc krótko, uprzedzić ewentualne decyzje tych mieszkańców o budowie własnych ujęć wody. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Andrzej Wronikowski jeszcze chce zabrać głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Wiele mieszkańców, większość mieszkańców mają swoje ujęcia wody. Czy nie można by było kanalizacji pociągnąć? Bo kanalizację naprawdę prawie każdy by podłączył. I jest taka rzecz, że mają już dość tych szambów, wypompowania szambów, bo to jest droższy koszt. Szamba niż kanalizacja. I czy jest taka możliwość, żeby zamiast wodę każdy ma ujęcie i czy kanalizację też można licznikiem mierzyć ilości zużycia wody? Dziękuję. No ja tutaj muszę troszkę jakby delikatnie przystopować, czyli jakby no chcę tylko zwrócić uwagę, że my na tym etapie odpowiedzieliśmy pozytywnie na kwestie dotyczące sieci wodociągowej. To i tak jest moim zdaniem spora zmiana w tym osiedlu. Z kanalizacją sanitarną temat jest, proszę Państwa, tak jak i u mieszkańców, tak jak i w spółce. To jest temat zawsze dużo droższy, prawie na pewno obarczony nie tylko budową samych kanałów, ale także przepompowni. I tutaj wpadamy już naprawdę wtedy wielkie koszty. Na tym etapie spółka raczej planuje rozwój sieci wodociągowej. Temat kanalizacyjny byłby tematem znacznie szerszym i na pewno bardziej rozłożonym w czasie. Dziękuję. Bardzo proszę, z Urzędu Miasta chyba pan burmistrz, tak? Bardzo proszę. Tak, jeszcze raz do tego zwrócę uwagę. Rzeczywiście analizując te inwestycje, które w tym rejonie miasta w tym momencie realizujemy, a jest to droga transportu rowerowego, została pociągnięta już woda, natomiast w pasie
który jest między ulicą oraz za drogą transportu rowerowego, jest zabezpieczony teren, w którym będziemy mogli przyszłościowo wybudować kanał sanitarny. I tylko i wyłącznie w ten sposób to zaprojektowaliśmy, o tym pomyśleliśmy, aby przyszłościowo nie niszczyć inwestycji, która teraz jest wykonywana. Kanał wodny praktycznie naruszyłby być może ścieżkę czy drogę transportu rowerowego, natomiast ten pas, który jest z boku, pozwala nam na bezkolizyjne dołożenie do obecnie istniejącej kanalizacji tłocznej sanitarnej, która jest na wysokości Beverlo, podłączenie z tego rejonu pozostałych ewentualnie mieszkańców. Zostało to przeanalizowane, natomiast no niestety nie da się zrobić wszystkiego od razu. Myślę, że te przyczółki i to, co mamy stworzone i możliwość rozwoju dalszego, i tak bardzo daleko wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom tego terenu, a jeszcze wspomnę, że robimy wszystko, jeśli zgodzimy się i radni będą przychylni temu zadaniu, aby poprawić po realizacji zadania drogi transportu rowerowego też nawierzchnię ulicy Księdza Popiełuszki. I to myślę, że w tym momencie rzeczywiście jest bardzo dużym wyjściem naprzeciw mieszkańcom tego rejonu. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Andrzej Wronikowski. Mieszkańcy przez wiele lat proszą miasto, tutaj radnych, żebyśmy zawnioskowali o WC, zamontowania lub wybudowania WC na parkingu przy cmentarzu. Bardzo dużo o to ludzi prosi. Czy jest taka możliwość? Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Ten element nie jest w tym punkcie, ale oczywiście informacje przyjmuję. To rozważaliśmy, rozmawialiśmy już z przedsiębiorcami, którzy się budują przy cmentarzu i budowali swoje obiekty. Czy nie byłoby takiej możliwości, aby udostępnić toalety, które mają w swoich obiektach dla osób, które chciałyby z tego korzystać. Jeśli uda się wrócić do pomysłu uporządkowania strefy parkingowej przy cmentarzu, prawdopodobnie też wtedy wrócimy także, czy zastanowimy się nad zorganizowaniem ewentualnie toalety przenośnej w tym rejonie. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że nie dokonano zmian w projekcie uchwały umieszczonym na druku numer 372. Głosujemy z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 372? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 20 radnych. 18 radnych było za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych nie było. Wstrzymało się 2 radnych. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za podjęcie uchwały. No. Przechodzimy do punktu 6. Ocena realizacji za rok 2020 Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2014-2020. Informację przedstawi pani Ewelina Labuda, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. Ja zacznę może od tego, że rok 2020 był ostatnim rokiem wdrażania
realizacji strategii rozwoju miasta Kościerzyna na lata 2014-2020, więc pozwoliliśmy sobie przygotować Państwu raport końcowy z realizacji strategii za te wszystkie poszczególne lata. Jeszcze słowem wstępu chciałam Państwu tylko powiedzieć, że pełen raport wraz z ewaluacją Państwo radni dostaną pewnie najpóźniej jutro, natomiast nasi mieszkańcy również będą mieli możliwość zapoznania się z dokumentem, który zostanie wywieszony na naszej stronie internetowej. I druga tylko taka kwestia na samym początku, to, że nie powiem o której z inwestycji, to nie znaczy, że ona była mniej ważna, po prostu jest ich tak dużo, że ciężko w tym czasie wskazać po prostu wszystkie. Dobrze, Szanowni Państwo, strategia rozwoju miasta została zatwierdzona uchwałą z 27 sierpnia 2014 roku przez radnych w kadencji 2010-2014 naszych mieszkańców. W strategii określiliśmy 5 głównych obszarów, czyli celów strategicznych rozwoju naszego miasta. I jest to obszar społeczność, obszar infrastruktura, gospodarka, przestrzeń oraz ekologia. Ja może wrócę do tego, jaką, przyjmując strategię rozwoju miasta, jaką mieliśmy wizję Kościerzyny. Kościerzyna w 2020 roku to miasto przyjazne mieszkańcom, inwestorom, turystom i kuracjuszom. Miasto z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, społeczną i uzdrowiskową. Miasto bezpieczne i ekologiczne, miasto rozwoju gospodarczego, respektujące zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia. Miasto o licznych atutach środowiska naturalnego i rozwiniętej infrastrukturze, stwarzającej korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Miasto sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i inwestowaniu oraz miasto stanowiące miejsce aktywności sportowej i turystycznej. I omawiając, Szanowni Państwo, inwestycje mniejsze, większe, bo to również zadania, należy też wspomnieć o integralnej części strategii rozwoju miasta, czyli o diagnozie, strategia została poprzedzona diagnozą. I w diagnozie w poszczególnych obszarach, już wtedy w 2014 roku wskazywali Państwo, jakie mamy problemy w poszczególnych obszarach. I tak w obszarze społeczności, na przykład zakres związany z edukacją. Edukacja została określona w diagnozie na dobrym poziomie z zaznaczeniem, iż wymaga systematycznego wsparcia samorządu oraz dostępu do środków europejskich na realizację celów edukacyjnych. I tutaj z przyjemnością możemy powiedzieć, że trzy największe projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jakby przyczyniły się do tego, żeby wzmacniać ten system edukacji. I to były trzy projekty. Było to przedszkole, tęczowe przedszkole, upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie, 7 dla wszystkich, upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie i edukacja kluczem do przyszłości, podniesienie kompetencji kościerskich uczniów. Kolejny zakres wskazany w obszarze społeczności to integracja lokalnej społeczności i tutaj z sukcesem przez cały czas realizujemy na podstawie programu współpracy z organizacjami masę zadań sprzyjającemu temu obszarowi. W okresie 2014-2020 na działania związane z działalnością programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, miasto zakontraktowało łącznie 402 umowy na kwotę blisko 4 milionów złotych. Również temu celowi sprzyjało uchwalenie budżetu obywatelskiego. Przez ten okres 6 edycji budżetu obywatelskiego miało miejsce. W diagnozie w obszarze społeczności, cały czas jesteśmy przy pierwszym obszarze, wskazaliśmy również poświęcenie większej uwagi rodzinom oraz osobom, które przez swoje sytuacje życiowe związane między innymi z niepełnosprawnością są gorzej wykształcone i mają utrudnione funkcjonowanie na rynku pracy. I tutaj w zakres tego zadania idealnie wpisuje się Centrum Integracji Społecznej, jednostka utworzona i funkcjonująca od już teraz blisko, no już ponad rok, tak, funkcjonująca.
Dobrze, i to przejdę teraz do obszaru związanego z infrastrukturą. Tutaj jako zadanie nadrzędne, wskazane zadanie nadrzędne, to budowa kościelskiej obwodnicy. W diagnozie wskazaliśmy, że miasto powinno podejmować wszelkie kroki, aby ta obwodnica Kościerzyny powstała i tak się również, Szanowni Państwo, stało. Oprócz tego inwestycje związane z siecią dróg, zarówno w kontekście transportu zbiorowego, jak i sieci dróg publicznych, to zadania między innymi budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 oraz poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego szpital specjalistyczny z węzłem integracyjnym. W diagnozie i w strategii wskazano również rozbudowę szlaków rowerowych, co, jak Szanowni Państwo wiecie, dzieje się teraz w ramach projektu również ze środków unijnych, projektu budowa węzła integracyjnego. Obszar trzeci, obszar związany z gospodarką, to w strategii wpisaliśmy, że nowo powoływana wtedy, tak, powoływany inkubator przedsiębiorczości tutaj miał pełnić główną rolę. Oczywiście do tej pory pełni. Firmy się tam lokują inkubowane, także w strategii, znaczy w raporcie ze strategii również wskazaliśmy szereg działań, które wskazał nam inkubator, które prowadzą w tym zakresie. Oprócz tego w strategii wskazano jako priorytetowe zawiązywanie partnerstw w celu realizacji działań o charakterze społeczno-gospodarczym i to jest oczywiście projekt Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obejmujące wszystkie gminy z powiatu kościerskiego i projekt, do którego Gmina Miejska Kościerzyna przystąpiła w 2019 roku, który trwa do dzisiaj. Jest to projekt podniesienie standardu obsługi inwestora w województwie pomorskim i tutaj kadra kierownicza Urzędu Miasta oraz pracownicy przechodzą kompleksowe szkolenia. Poza tym w obszarze gospodarki wskazano również dostęp do szerokopasmowego internetu i tutaj mimo tego, że projekt, może jak wchodziła strategia, został zakończony, projekt Równe Szanse, to przez 5 lat trwałości projektu miasto Kościerzyna dostarczała internet 40 gospodarstwom domowym z terenu naszego miasta. Jeśli chodzi o obszar przestrzeni, to miasto jest powiązane rozwojowo z innymi gminami, wobec czego w strategii wskazano podejmowanie działań zmierzające do wzajemnego rozwoju lokalnego i regionalnego. Stąd można wyróżnić na przykład projekt budowy węzła integracyjnego, który Gmina Miejska Kościerzyna realizuje w partnerstwie z Gminą Kościerzyna, między innymi budując nowe ścieżki rowerowe na terenie i miasta, i gminy Kościerzyna oraz projekt, w ramach którego miasto Kościerzyna jest partnerem, projekt samorządu województwa pomorskiego, również tutaj w partnerstwie również z gminą Kościerzyna, projekt kajakiem przez Pomorze. Niezwykle istotne wskazane w strategii była odległość, jako plus dla Kościerzyna była odległość do aglomeracji trójmiejskiej i tutaj też projekt budowy węzła integracyjnego wypełnia realizację tego celu, między innymi poprzez rewitalizację dworca, budowę parkingu przy dworcu PKP oraz no już jakby nie po naszej stronie, wiemy, że PKM-ką w kierunku Trójmiasta bez problemu nasi mieszkańcy mogą się teraz poruszać. Obszar piąty, obszar dotyczący ekologii. Tutaj jest cały szereg inwestycji, które ja mogłabym Państwu spokojnie przeczytać. Tam były działania nastawione na poprawę jakości powietrza i wśród takich projektów należy wymieniać projekty, dwie edycje projektu Kawka w Kościerzynie, projekt dofinansowany zarówno z Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, program wspierający likwidację niskich źródeł emisji, chodzi o dotacje udzielane przez Gminę Miejską Kościerzyna, projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, to jest projekt również współfinansowany ze środków unijnych i realizowany wspólnie z naszym partnerem Gminą Kościerzyna, projekt kolejny Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej, gdzie na terenie naszego miasta wymieniono 1946 punktów świetlnych na LED-owe plus utworzono Centrum Zarządzania Energią.
No i budowanie świadomości ekologicznej, co sukcesywnie z roku na rok, również Gmina Miejska Kościerzyna realizuje i to już nie tylko ze środków zewnętrznych, bo tutaj zazwyczaj na to miasto pozyskiwało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również jeżeli tego dofinansowania nie uda się miasto pozyskać, miasto realizuje w zakresie własnym. I to tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo mają ochotę, to możemy wszystkie działania ujęte w raporcie po kolei omówić, ale tak jak mówiłam Państwu na początku, zarówno Państwo, jak i nasi mieszkańcy otrzymają pełen dostęp do tego raportu, bo ten raport jest obszerny, jest podzielony na obszary i z każdego w zasadzie celu wskazujemy inwestycje w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Widzę, że chce zabrać głos radny Andrzej Wronikowski, tak? Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Chciałbym się zapytać w sprawie śmieciuchów. Do 2024 roku muszą być wszystkie śmieciuchy wymienione, a skoro po prostu mieszkańcy nie będą mieć na to pieniążków, czy jak nie zdążą do 2024 roku, wymienić, czy jakieś kary będą brane? Już Państwu odpowiadam. Rok 2024, bo jakby uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie naszego województwa wskazuje trzy daty. Rok 2024 obowiązuje pieców klasy pierwszej i drugiej. Rok 2026 obowiązuje mieszkańców, którzy posługują się piecami klasy trzeciej i czwartej. Natomiast kotły klasy piątej mają czas na wymianę źródła ciepła do roku 2035 roku. W uchwale antysmogowej jako źródła dofinansowania mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła wskazuje program Stop Smog i program, tylko to jest program skierowany dla jednostek samorządów terytorialnych, natomiast dla mieszkańców głównym źródłem dofinansowania jest program Krajowy Czyste Powietrze. Ten program jest realizowany i realizowany będzie, natomiast na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna jest również program, w ramach którego ze środków własnych Gmina Miejska Kościerzyna jako bonus też również udziela mieszkańcom dofinansowania. I tak jak tutaj Państwu też na wcześniejszych komisjach powiedziałam, że miasto Kościerzyna od 2018 roku prowadzi punkt doradztwa energetycznego, z którego korzystają mieszkańcy, więc ja zapraszam do Wydziału Rozwoju Promocji. Z każdym mieszkańcem wypełnimy wniosek o dofinansowanie i ci, którzy się kwalifikują do dofinansowania, to dofinansowanie z pewnością otrzymają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że nie ma chętnych, także dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu siódmego. Ocena zasobów pomocy społecznej. Informację przedstawi pani Sylwia Trzebiatowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę. Wysoka Rado, co roku do końca kwietnia mamy czas na to, żeby przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Jest to dokument, który scala w sobie szereg sprawozdań, szereg danych dotyczących pomocy społecznej, polityki społecznej na terenie naszego miasta. Jest to zadanie gminy wynikające z artykułu 16 ustawy o pomocy społecznej. I ja chciałabym zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy tego dokumentu, które w zasadzie wskazują również na trend tego, z czym pracujemy, z czym się zmagamy, co jest gdzieś tam widoczne na przestrzeni ostatnich lat. I tak jak też na komisjach sugerowałam i referowałam, liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji, ze świadczeń pomocy społecznej od 2016 roku maleje. Widzimy dosyć znaczny spadek liczby świadczeniobiorców, co jest wynikiem zmiany sposobu realizacji świadczeń, które przyjęliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a mianowicie
jakby przeprowadzamy jeden wywiad i planujemy pomoc na 3 miesiące. Jeżeli oczywiście jest potrzeba, to częściej, ale staramy się z klientami pracować tak, żeby ta pomoc była udzielana raz na 3 miesiące, żeby klienci samodzielnie funkcjonowali, uczyli się tego dysponowania tymi środkami. Drugim powodem z pewnością, który ma wpływ na liczbę, zmniejszającą się liczbę świadczeniobiorców, jest od 2015 roku realizacja świadczenia wychowawczego 500+. Co jeszcze można powiedzieć, co ma wpływ na zmniejszającą się liczbę klientów pomocy społecznej, to z pewnością wzrost cykliczny najniższej krajowej. Od kilku lat widzimy, że ta krajowa, najniższa krajowa jest podnoszona, co z pewnością wpływa na to, że zmniejsza nam się liczba klientów, gdyż kryterium dochodowe do pomocy społecznej jest niezbyt wysokie. Również to, iż wypłacana jest 13. emerytura, i minimalna emerytura również poszła w górę. Tak jak wspominałam, kryteria są na niskim poziomie 528, 701 zł dla samotnie gospodarującej osoby, a 528 dla członka rodziny w rodzinie. Kryteria od 2018 roku nie były zmieniane. Ta zmiana powinna nastąpić w październiku tego roku. Wiemy już, bo jest podpisana nowela ustawy o pomocy społecznej, że te nasze kryteria niestety będą przesunięte od początku roku. Ten trend, o którym ja mówię, spadkowy, jest zobrazowany w tabeli i na wykresie na stronie 20 i faktycznie od 2016 jest cykliczny spadek. Między 2019 a 2020 rokiem widać tutaj spadek, bo mamy praktycznie 200 rodzin mniej korzystających. Jak chodzi o taką kształtowanie się jakby klienta pomocy społecznej, to widzimy, że jest o wiele mniej w systemie rodzin wielodzietnych, które jakby z pewnością korzystają ze wsparcia świadczenia wychowawczego, a liczba rodzin z mniejszą liczbą dzieci bądź też gospodarstw domowych, powiedzmy jedno- czy dwuosobowych, jest na tym samym, powiedzmy, poziomie. Również jakby nie zwiększa się liczba tych klientów z gospodarstw jedno- i dwuosobowych ze względu na to, że najniższa emerytura jest wyższa niż kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, więc to tak jakby nie koreluje z tym najuboższym w tej chwili moim zdaniem mieszkańcem miasta w zakresie jakby wspierania systemowego przez państwo. Tutaj jak dla mnie coś powinno się zmienić, a mianowicie zdaje się, że kryteria powinny być po prostu tak dostosowane, że najuboższy patrz samotny emeryt czy dwoje emerytów w jednym gospodarstwie domowym powinny się kwalifikować do pomocy społecznej, a niejednokrotnie tak nie jest. Jak chodzi o strukturę, to więcej, od zawsze tak było, więcej korzysta z wsparcia kobiet w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym niż mężczyzn. Realizujemy większość świadczeń, które są wypłacane w ośrodku, to są świadczenia niepieniężne. Niepieniężne, czyli jakby nie wypłacamy gotówki, tylko przekazujemy i realizujemy świadczenia. Co mam tu na myśli? Mam na myśli tutaj skierowania do domów pomocy społecznej, świadczeń usług opieku dla potrzebujących, finansowanie pobytu osób niepełnosprawnych w środowiskowych domach samopomocy, prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Plus, dożywianie dla dzieci i osób dorosłych oraz zapewnianie schronienia osobom bezdomnym, czyli schroniska i ogrzewalnia. Jak chodzi o świadczenia jakby w ogóle wypłacane niepieniężne, do kogo ich największa liczba trafia, to znów seniorzy, bezdomni i kwestia dożywiania dzieci w szkołach. To są największe grupy osób, które są wspierane tą formą bezgotówkową, realizacją świadczeń bezgotówkowych. Jak chodzi o powody udzielania pomocy rodzinom, to one na przestrzeni ostatnich 3 lat, co również widać po ubiegłym roku,
nie zmieniają się. Chociaż można tutaj powiedzieć, że od, na przykład analizując rok 2018 i 2020, znacznie spadła liczba jakby osób korzystających z powodu ubóstwa, ponieważ w 2018 roku mieliśmy 444 takie przesłanki, a w 2020 mamy 334, czyli tutaj widać, że powód, który był kiedyś na takim czołowym powodem, dla którego udzielaliśmy wsparcia, czyli to ubóstwo, nam maleje. Widzimy dosyć sporą potrzebę ochrony macierzyństwa, w tym potrzebę ochrony wielodzietności. Tutaj jednak dosyć ten temat gdzieś tam nam się pojawia. Co jest jeszcze niepokojące w kontekście ochrony macierzyństwa, mamy sporą grupę klientek, to są matki samotnie wychowujące dzieci i to nie jest tak, że matka z jednym dzieckiem czy z dwojgiem dzieci, to są zazwyczaj matki z gromadką dzieci. Oraz fakt tego, że to są młode mamy. To nas bardzo niepokoi, widać tutaj ewidentnie, po tym pokoleniu, powiedzmy młodszym, mówię tutaj o takich 20 do 25 lat mamach, że bardzo wykazują bardzo dużą nieumiejętność czy braki kompetencyjne, jak chodzi o wychowanie własnych dzieci. Z takimi rodzinami u nas w większości pracują asystentki rodzin. Mamy 3 asystentki, które mogą jednocześnie pracować z 15 rodzinami. Zatem no, obejmujemy je wsparciem. Tutaj często pracuje również sztab specjalistów. Mam tu na myśli zarówno kuratorów, jak i poradnie. Nie wygląda to zbyt dobrze. Coraz więcej dzieci z takich rodzin, z tego powodu tej niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, trafia do pieczy. W tej chwili w pieczy mamy 51 dzieci. Tak jak wcześniej wspomniałam, czyli najbardziej potrzebujące typy rodzin to jedno, dwuosobowe, te, które tak faktycznie są na skraju kryterium dochodowego, często nie łapią się wprost do tej pomocy. Znaczny wzrost obserwujemy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie miasta. I o ile w roku 2016, który mamy tutaj w analizie, mieliśmy 86 podopiecznych na terenie miasta, tak w 2019 było 104, a w 2020 98. Tu jest spadek, on się, że tak powiem, tutaj nam pokazuje, niewielki, ale było to spowodowane tym, ten brak takiego wzrostu, który widać w zasadzie co roku, a nawet ten spadek kilkuosobowy, był spowodowany tym, że rodziny przejęły wielokrotnie opiekę nad swoimi członkami rodzin, nad swoimi zależnymi członkami rodzin i to było spowodowane COVID-em. Trochę lockdownem, trochę tym, że baliśmy się tego, żeby ktoś obcy wchodził w środowisko i tutaj ta solidarność rodzin i ta aktywność rodzin była widoczna. Sporo rodzin po rozmowach zarówno z pracownikami socjalnymi na etapie jakby kwalifikacji do tych usług opiekuńczych nie decydowała się na nie, jak również no, następowała rezygnacja, czasowa rezygnacja ze świadczenia usług opiekuńczych, przejmowały tę opiekę rodziny. Co nie zmienia faktu, że ta jakby grupa osób będzie nam najbardziej za chwilę towarzyszyła, ponieważ no, cały czas no, starzejemy się i widać jest wzrost tych osób potrzebujących tej opieki. Również mamy więcej osób, którym świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mam tutaj na myśli dzieci i dorosłe, powiedzmy, dzieci z zaburzeniami psychicznymi. I tak od 2016, gdzie mieliśmy 8 takich podopiecznych, mamy w 2020 14. Co jest jeszcze istotne, pracują pracownicy socjalni, zawierają kontrakty socjalne, różne formy aktywizacji, staramy się na klientach stosować, w sensie zachęcać ich do jakichkolwiek aktywności. Realizujemy również prace społecznie użyteczne w porozumieniu z Urzędem Pracy i z tych prac społecznie użytecznych na terenie miasta co roku korzysta około 40 osób. One wykonują zadania na terenie miasta w różnych jednostkach, w szkołach. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, tak jak mówiłam, one
zmalały, jest ich powiedzmy mniej i maleją od 2016 roku jakby kwoty tych wypłacanych świadczeń. To tak jak wcześniej mówiłam, trochę zmiana sposobu realizacji tych świadczeń, trochę też to, że mamy świadczenie wychowawcze, mniej jakby osób korzystających z pomocy społecznej różnicuje te wypłaty. Jak chodzi o zasiłki stałe i okresowe, czyli to, co realizujemy, co jest na nas nałożone obowiązkiem ustawowym, a na co dostajemy środki z centrali, to jako gmina wypłacamy sporo takich zasiłków, co świadczy o tym, że mamy taką grupę, która zgodnie z ustawą jest bardzo uboga, nie ma innych środków do utrzymania, jednak to nie idzie z budżetu gminy. I na tle kraju przekraczamy jakby tą średnią krajową. Jak chodzi o powiat, to również jesteśmy, jak chodzi o zasiłki okresowe i zasiłki stałe, mniej więcej przy zasiłkach stałych na poziomie wojewódzkim. A pozostałe, jak chodzi o okresowe, to jesteśmy dosyć wysoko, przekraczamy jakby krajową i powiatową średnią. Co jeszcze chciałabym powiedzieć, a mianowicie jak chodzi o liczbę rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, to również ta liczba rodzin nam zmalała, bo między 2019 a 2020 rokiem mamy tutaj ponad 200 rodzin mniej. Kryterium dochodowe do rodzinnych to jest 674 zł. Wzrasta cały czas najniższa krajowa, kryterium jest od 2015 roku niezmienne. Dlatego spada liczba rodzin, które kwalifikują się do zasiłków rodzinnych. W sumie w 2016 roku nastąpił wzrost kwot zasiłków rodzinnych, ale to jakby spowodowało, że na podobnym poziomie są wypłacane w skali roku świadczenia, ale liczba klientów upoważnionych zmalała. Na to też nie mamy wpływu, bo po prostu realizujemy zadanie rządowe. Podobnie jest ze świadczeniem alimentacyjnym. Tutaj mamy liczbę klientów, która w 2016 roku to było 314 beneficjentów funduszu alimentacyjnego. W 2020 mamy 235. Wzrost najniższej krajowej ogranicza dostęp do funduszu alimentacyjnego. Kryterium 900 zł od 2020 roku, 900 zł na rodzinę. Więc nawet jeżeli byłaby to matka samotnie wychowująca jedno dziecko, to 2 razy 900 to jest i tak mniej niż najniższa krajowa w chwili obecnej. Także to są takie dane, powiedzmy matematyczne, trendy, które my widzimy. Jak chodzi o to, co zapewniamy również w jednostkach organizacyjnych pomocy integracji społecznej o zasięgu lokalnym czy ponadgminnym, to my mamy własną ogrzewalnię, która może przyjąć jednocześnie 17 osób, a przepływowo korzystało w ubiegłym roku 24. Ośrodki wsparcia, czyli mamy dzienny dom pobytu Senior Plus oraz środowiskowy dom pobytu, który jest prowadzony przez organizację pozarządową, dzienny dom pobytu przez nas, to jest kolejnych 45 miejsc dla osób potrzebujących wsparcia środowiskowego. Myślimy i prawdopodobnie będzie to celowe, żeby zwiększyć możliwość objęcia większym wsparciem uczestników dziennego domu pobytu. Jak chodzi o kadry, to one nie zmieniły się jakby zasoby kadrowe w znacznym stopniu. Tutaj jak chodzi o ten dokument, on obejmuje wyłącznie osoby jakby pracujące w temacie pomocy społecznej, a my zatrudniamy jeszcze świadczenia rodzinne, które są typowo administracyjnym działem, dział do spraw przeciwdziałania przemocy, czyli ten obraz jakby tutaj, który jest
A jeszcze, że tak powiem, w tej liczbie, którą tutaj mamy, 41 osób, mamy wliczone kadrę środowiskowego domu, to po prostu cała, jakby całościowo nie obrazuje tego, ile faktycznie osób pracuje w ośrodku pomocy społecznej, bo tutaj ten przelicznik trochę inaczej wskazuje nam po prostu kadry. Co innego jest liczone niż fizycznie, jakby zarządzam liczbą, tą konkretną liczbą osób. Również musimy mieć na względzie to, że no, rotują pracownicy, którzy są powiedzmy na macierzyńskich, na rodzicielskich. W tym momencie ja zatrudniam kogoś na zastępstwo. Przy tych przelicznikach jest tego więcej. Ocena zasobów, tak jak mówię, jest dokumentem, który scala różne sprawozdania, daje nam obraz tego, jakby ile i jakie świadczenia są wypłacane, jaki jest trend. To jest dokument, który zawiera ponad 67 stron. Ja powiedziałam o tym, co jest najistotniejsze z punktu widzenia tych trendów, z którymi będziemy musieli się w zasadzie zmierzyć na przyszłość, z tym, co widzimy już i na czym pracujemy. Nasz dokument, który przyjmowaliśmy w tym roku, strategię rozwiązywania problemów społecznych na kolejne lata, przewiduje właśnie to, o czym też mówiłam, co jest dosyć niepokojące i nad czym będziemy musieli pracować systemowo, a mianowicie nowy model rodziny i jakby trudności wynikające z tego typu zjawisk, które w tej chwili obserwujemy, czyli rozluźnienie więzi rodzinnych. Myślę, że to tyle. Jeżeli mogłabym odpowiedzieć, to chętnie na pytania. Proszę bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zadać pytanie, Pani Dyrektor? No, nie widzę chętnych, także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Ocena realizacji za rok 2020 strategii rozwoju sportu i rekreacji. Informację przedstawi Pan Miński, dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni radni. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić raport za rok 2020 z bieżącego monitoringu strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025. Podzielone jest to na dwie części, ten raport. Pierwsza część dotyczy danych statystycznych i opisów zdarzeń merytorycznych. Będę tylko omawiał ten rok 2020. W tym całym zestawieniu macie Państwo to wszystko, co zostało zrealizowane od roku 2020. Pierwsze zagadnienie dotyczy zmiany aktywności klubów sportowych na terenie powiatu kościerskiego. W tym roku jest załączona taka tabelka, która jak gdyby obejmuje ilość klubów sportowych w danych jednostkach samorządu terytorialnego. Są tu na przykład miasto Gdańsk, miasto Gdynia, jest także powiat kościerski. Natomiast w tym roku te dane dopiero będą uzupełnione na koniec grudnia 2020 roku. Dane ukazują się co dwa lata i właśnie w tym roku, dopiero pod koniec tego roku będą one uzupełnione, więc w przyszłym roku pokażę Państwu, jak to wyglądało w roku 2020. Jeżeli chodziło o ostatni okres taki rozliczeniowy, to w roku 2018 powiat kościerski miał 22 kluby i mniej więcej był pośrodku powiatów w województwie pomorskim. Jeżeli chodzi o zagadnienie drugie, aktywność klubów i akademii sportowych na terenie gminy miejskiej Kościerzyna, uzyskaliśmy dane praktycznie od wszystkich klubów sportowych zarejestrowanych w powiecie w mieście Kościerzyna, jak również z Akademii. Tak pokrótce chciałbym Państwu powiedzieć, że liczba tych osób pozostaje stała, także to zagadnienie praktycznie pozostaje na tym samym poziomie z roku na rok, czyli z roku 2019 do roku 2020. Jeżeli chodzi o zagadnienie trzecie, to zagadnienie dotyczy udziału uczniów w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. No tutaj mieliśmy pewien problem, ponieważ z uwagi na epidemię i na lockdown, który był w zeszłym roku, tak naprawdę dzieciaki chodziły do szkoły do marca, później z przerwami jeszcze bodajże przez miesiąc czy półtorej miesiąca od września. Tych danych tak naprawdę nie wpisywałem, bo uznaliśmy, że tak naprawdę one nie wpływają na rozwój strategii. Będą tą strategię dołować w dół i powodować, że no, ten rok jest takim specyficznym rokiem, że
byłoby ciężko uzyskać jak gdyby to wskaźniki, które są zarezerwowane jak gdyby w rozwoju tej strategii, więc te dane nie są uzupełnione, ale to ze względu na to, że tak naprawdę te zajęcia pozalekcyjne się nie odbywały. Jeżeli chodzi o zagadnienie także dotyczące szkół, to przyszkolna infrastruktura sportowa i rekreacyjna wykonana w roku 2020. Tu należałoby wskazać, że szkoła podstawowa nr 6 uzyskała dofinansowanie na nowy plac zabaw programu Nivea i ten plac zabaw został wybudowany. I także jeżeli chodzi o infrastrukturę szkolną, no to Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w zeszłym roku postawił, wybudował garaż blaszany do obsługi lodowiska, także przy szkole podstawowej nr 6, aby móc lodowisko składać i rozkładać w jednym miejscu, a nie przewozić go co roku ze stadionu na teren boiska przy szkole podstawowej nr 6 i przewozić go z powrotem. Ułatwia nam to zadanie do rozłożenia i złożenia tego lodowiska, także ta inwestycja na pewno była bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o zagadnienie też czwarte, to jest realizacja zadań inwestycyjnych w rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. I tak w roku 2020, tutaj jest bodajże 5 czy 4 pytania, pozwolę sobie je przeczytać. Czy, kiedy i jaka została zamówiona lub opracowana dokumentacja koncepcyjna, projektowa lub wykonawcza dla obiektów infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej na obszarze miasta Kościerzyna? I tak w roku ubiegłym został opracowany projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu nad Jeziorem Gałęźnym. Przygotowanie projektu budynku usługowo-gospodarczego oraz wyburzenie starego budynku szatniowo-magazynowego. Został także opracowany projekt budowlano-wykonawczy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kościerzynie. A KOSiR ze swojej strony zlecił opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskał pozwolenie na budowę budynku szatniowo-magazynowego przy Stadionie Górnym, płyty, tak, murawy, tu przy Kamiennej 7. Następny punkt dotyczył, czy i kiedy, jaka została wykonana, zakupiona, zainstalowana lub zamówiona infrastruktura sportowa lub rekreacyjna na terenie miasta Kościerzyna. Dotyczy to małej infrastruktury. No i tutaj chciałbym wskazać, że jeżeli chodzi o obiekty KOSiR-u, została w zeszłym roku wykonane wymienione oświetlenie Stadionu Górnego, a także został zakupione i wykonane nawodnienie na Stadionie Miejskim. Mówimy tutaj także o płycie górnej. Dodatkowo oczywiście KOSiR zainstalował piłkochwyty na Stadionie Dolnym, a także współuczestniczył jak gdyby w zakupie i założeniu piłkochwytów przy Orlikach SP4 oraz SP6. Czy i kiedy, jaka został wykonany, rozpoczęty, na jakim jest etapie inwestycja obiekt sportowy lub rekreacyjny na terenie miasta Kościerzyna, dotyczy to budynków lub budowli infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej. Należy opisać również znaczącą modernizację istniejących obiektów, jeśli taka miała miejsce w roku 2020. No i tutaj, tak jak wcześniej już Państwu powiedziałem, to przypomnę, że został wyburzony budynek przy Jeziorze Gałęźnym, rozpoczęto budowę budynku socjalno-magazynowego tutaj przy płycie Stadionu Górnego. Inwestycja rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września. Tak naprawdę planowane otwarcie jest na lato tego roku. Dokonano modernizacji tego nawodnienia boiska górnego, wykonano go w całości. Nowe oświetlenie, które zostało zamontowane także na płycie Stadionu Górnego, a także dokonano wymiany lamp oświetleniowych przy parkingu tutaj przy Kamiennej 7, przy budynku głównym. Czy powstał, jest projektowany lub wykonywany inny projekt koncepcji projektu wykonawczego lub została wykonana lub znacząco zmodernizowana inna infrastruktura sportowa lub rekreacyjna? Kiedy, jaka, w jakiej ilości? I to wszystko, co było przy Jeziorze Gałęźnym, przy szkole numer 3 już mówiłem, natomiast tutaj należałoby też wskazać, że opracowano projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy ścieżek rowerowych i tak takie ścieżki są budowane z Kościerzyny do Wielkiego Klincza. Realizacja jest od grudnia 2020 roku. Opracowano też projekty
Kościerzyna-Skorzewo, Kościerzyna-Sarnowy i Kościerzyna-Dobrogosz. Łączą te wszystkie ścieżki, łączą miasto Kościerzyna z gminą miejską Kościerzyna. Jeżeli chodzi o zagadnienie piąte, to finansowanie wsparcia samorządu miasta Kościerzyna w działalności klubów sportowych w roku 2020. Jest tutaj pełne wyszczególnienie w tabeli, jakie kluby dostały jakie kwoty. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że takie dofinansowanie, łączne dofinansowanie tych klubów to kwota 400 tysięcy złotych. W poprzednich latach była to trochę wyższa kwota, rzędu 430 tysięcy. Nie ma to dużej jak gdyby różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o samą liczbę tych organizacji pozarządowych, które dostały dofinansowanie, to w zeszłym roku dostało ich 15. W poprzednich latach ta liczba była także zbliżona. Jeżeli chodzi o zagadnienie szóste, realizacja działań statutowych KOSIR w obszarze sportu i rekreacji z uwzględnieniem zmian oraz nowości, no to tutaj już wstępnie Państwu powiedziałem, co KOSIR realizował w tym roku, ale chciałbym to jeszcze uzupełnić o pewne rzeczy, które należało wykonać w celu jak gdyby uruchomienia lodowiska, to trzeba było zakupić stacje dezynfekcyjne oraz buzowniki bezdotykowe, a także lampy wirusobójcze, UVC, lekcje ochronne, to wszystko zostało zamontowane w szatni lodowiska. Dokonano też uzupełnienia sprzętu na tym lodowisku, a także uznaliśmy, że warto jest doposażyć siłownię znajdującą się w budynku tutaj głównym przy Kamiennej 7. Z takich działalności statutowych to chciałbym też Państwu wspomnieć, że jeżeli było to możliwe, bo przez pandemię były okresy, w których mogliśmy jak gdyby działać i prowadzić sekcje sportowe, natomiast większość czasu też obiekty były zamknięte, więc z racji tego nie mogliśmy prowadzić takich zajęć, natomiast były prowadzone zajęcia sekcji Nordic Walking, zajęcia sekcji szachowej, sekcji tenisa stołowego oraz hokeja na lodzie. Z różnymi skutkami oczywiście, w pewnym momencie też próbowaliśmy te wszystkie działania przerzucić, jeżeli była taka możliwość, na online jak gdyby, chodzi tutaj głównie o sekcję szachową, no nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem, więc zrezygnowaliśmy jak gdyby z tej formy działania. A także udostępnialiśmy obiekt główny. Tutaj głównie chodzi o współpracę z organizacjami, różnymi klubami. I tak w budynku KOSIR-u odbywały się zajęcia zumby, boksu, karate. Jest tutaj u nas także zarejestrowany trener personalny, więc oni wszyscy, jeżeli tylko umożliwiało prawo na to, żeby działali, to tutaj tak działali. Dodatkowo chciałbym wskazać, że też realizowaliśmy w zeszłym roku i zajmowaliśmy pozyskiwaniem dofinansowania oraz prawidłowo udało nam się zrealizować i rozliczyć projekt lokalny animator sportu. Chodzi tutaj o zatrudnienie animatorów przy Orliku SP4, SP3 oraz SP6. No i taką ostatnią informacją, którą chciałbym się z Państwem podzielić, jeżeli chodzi o taką działalność KOSIR-u, to należałoby zwrócić uwagę, że KOSIR nawet w związku z pandemią, która miała miejsce, uzyskał większe dochody niż były planowane na rok poprzedni. Te dochody przewyższyły planowane o kwotę około 35 tysięcy złotych. Część druga tego monitoringu dotyczy oceny stopnia wdrożenia zdarzeń merytorycznych w roku 2020. I tutaj też mam kilka punktów. Pierwszy punkt dotyczy zwiększenia ilości minimum o 15% osób biorących udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. I chciałem Państwu powiedzieć, że jest to praktycznie niezagrożone, ponieważ z roku na rok wzrastał ten poziom. Poprzedni rok był troszeczkę na pewno innym, więc też go jak gdyby nie braliśmy w całości pod uwagę, natomiast patrząc na wzrost z roku na rok, to od 2016 na przykład do 2017 ten wzrost nastąpił o 137%, a jeżeli mówimy o założeniu minimalnym, czyli od okresu 2016 do 2025 o 15%, to sami Państwo widzicie, że to już zostało jak gdyby spełnione. Jeżeli chodzi o drugie zagadnienie, to zwiększenie ilości co najmniej 5 oferowanych dyscyplin sportowych, innowacyjnych atrakcji rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej.
jest szereg tych rzeczy, szereg inwestycji, które zostały zrealizowane oraz nowy dyscyplin. Także tutaj w tym zakresie też myślę, że ta strategia do roku 2025 zostanie zrealizowana. Zwiększenie udziału, punkt trzeci, to zwiększenie udziału minimum o 10% klubów sportowych w aktywizacji mieszkańców. Ten wzrost pokrótce można określić, że jest na poziomie około też na dzień dzisiejszy około 120%. Taki ważny wniosek jeszcze właśnie dotyczący tych wszystkich zagadnień i dlaczego one nie są jak gdyby opisane dokładnie, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że rok 2020 te wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne w obszarze uprawiania sportów zawodowych częściowo zostały zamknięte, ale jeżeli chodzi o sport amatorski, to praktycznie się nie odbywały. Obiekty sportowo-rekreacyjne zostały zamknięte na przełomie marca i kwietnia, więc tutaj to zamknięcie trwało bez mała do końca roku 2020 i także w 2021. Te chwilowe uruchomienia tych obiektów sportowych w okresie letnim oraz wprowadzone reżimy sanitarne dotyczące ograniczonej liczby osób korzystających z zajęć sportowych i obiektów no nie mogą stanowić danych do celów monitoringowych. Jeszcze chciałbym też Państwu wskazać, bo o tym nie wspomniałem, że w okresie letnim także COSIR-owi udało się prowadzić tutaj obozy sportowe na terenie obiektu. Takie obozy odbyły się dwa, no niestety w ograniczonej liczbie, bo w przypadku, gdy nie było COVID-u, mogliśmy przyjąć prawie 40 osób na obiekt w momencie, gdy były to wszystko obostrzenia sanitarne. Maksymalna liczba osób, które mogły tutaj być u nas na obozach, to 16 osób, natomiast dwie takie grupy się zdecydowały i tutaj uczestniczyły w tych wszystkich zawodach i rozgrywkach, które były dostępne. Punkt czwarty dotyczy rozwoju infrastruktury sportowej. To jest wybudowanie lub modernizacja na terenie miasta Kościuszyna do 2025 roku. No i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o rok poprzedni, o infrastrukturę roku poprzedniego, to należałoby wskazać rozpoczęcie budowy tego budynku szatniowo-magazynowego. Ten budynek także rozpoczęliśmy jak gdyby jego budowę ze względu na to, że jest planowane wybudowanie kanału deszczowego łączącego tereny tutaj przykolejowe z częścią obszaru za urzędem miasta, gdzie miał powstać zbiornik retencyjny. My już jak gdyby wyprzedzając ten temat, no, postanowiliśmy wybudować nowy budynek, ponieważ ten stary, istniejący po Kaszubi, no nie dość, że jest w opłakanym stanie, to no, nie spełnia podstawowych tam wymogów, parametrów jako budynek. Potrzebujemy takiego zaplecza, gdzie mogłyby się przebierać osoby przychodzące z zewnątrz, dlatego w tym budynku nowo wybudowanym powstaną dwie szatnie z łazienkami. Będzie to obiekt przystosowany także w pełni dla osób niepełnosprawnych, a także będzie się znajdować dosyć duży garaż na sprzęt, który posiadamy do realizacji działań własnych związanych ze stadionem oraz jedno pomieszczenie użytkowe dla pracowników COSIR-u. I to w zasadzie w tamtym roku było głównie, jeżeli chodzi o wybudowanie. No oczywiście należy tutaj wspomnieć też o wyburzeniu budynku przy Jeziorze Gałęźnym. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o rok 2020. Inne, punkt piąty to inne wymagania wynikające ze strategii ich realizacji. Tutaj należy wskazać, że w kolejnych latach odpowiednia realizacja strategii będzie wymagała znaczącego nakładu na rozbudowę infrastruktury sportowej w mieście. Przypomnę tylko, że w strategii zaznaczonych jest kilka obszarów, które należałoby stworzyć lub też wykonać do roku 2025. Głównymi takimi tematami jest właśnie zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Gałęźnym. Innym tematem jest wybudowanie sal sportowych przy szkole podstawowej numer 3 oraz, jeżeli będzie to możliwe, opracowanie projektu dla szkoły podstawowej numer 4. Także zadaszenie lodowiska i jego powiększenie. Powiększenie zostało zrealizowane, zostało zadaszenie. Innym tematem jest także wybudowanie stadionu lekkoatletycznego
przy stadionie górnym. My jako COSIR na pewno będziemy się starać i pójść w tym zakresie, aby opracować projekt budowlany dotyczący budowy stadionu lekkoatletycznego i mam nadzieję, że taki projekt powstanie do końca tego roku. Punkt szósty to inne zagrożenia wpływające na kompleksowość i skuteczność realizacji strategii. No i tutaj dotychczas cały czas mówiliśmy o tym, że tak naprawdę tylko finanse nas ograniczają. Natomiast poprzedni rok jasno wskazał, że w przypadku, gdy pandemia miałaby być przez okres dłuższy, to jest to zagrożenie tak naprawdę dla działalności COSIR-u, działalności strategii, ale też dla działalności sportu na terenie miasta, ponieważ w sytuacji, gdy nie możemy uprawiać tego sportu, nie ma miejsc otwartych do aktywnego spędzania czasu ani rekreacyjnych, no to na pewno jest to jakieś duże zagrożenie, żeby ta strategia nie była zrealizowana. Punkt siódmy to krótkoterminowe szanse i nadzieje związane z realizacją strategii. To tak jak w latach poprzednich, szanse to na pewno aktywność fizyczna osób. Widzimy, że osoby są coraz bardziej zaangażowane w sport, a w przypadku, gdy tak naprawdę były sytuacje, gdzie osoby nie mogły wychodzić na tą otwartą przestrzeń, ani też korzystać z infrastruktury sportowej, i w momencie, gdy na przykład zostało otwarte lodowisko, to widzieliśmy po prostu nawał osób, gdzie każdy chciał skorzystać i jak gdyby się angażował w tym celu, żeby jakąś aktywność sportową uprawiać. To napaja na pewno optymizmem i to jest szansą jak gdyby rozwoju tej całej strategii naszej miasta Kościerzyna. To w zasadzie wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kazimierz Stoltman. Mam pytanie do pana przewodniczącego, do pana dyrektora. Jaka jest realna szansa na to, żeby do końca tej kadencji powstał stadion lekkoatletyczny na naszym stadionie miejskim? Odpowiem może w ten sposób, że tak naprawdę my jako jednostka COSIR, czyli Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, nie mamy możliwości jak gdyby inwestowania w obiekt, tak? Jesteśmy jednostką miejską, więc inwestycje prowadzi Urząd Miasta Kościerzyna. My natomiast możemy, tak jak już mówiłem wcześniej, opracować projekt i na bazie tego projektu możemy wnioskować o to, aby w wieloletnim planie inwestycyjnym znalazło się wybudowanie stadionu lekkoatletycznego. Ja domyślam się, że jest dużo rzeczy związanych ze sportem, jeżeli chodzi o rozwój tej infrastruktury, bo jak pan radny wie, no to nie tylko stadion lekkoatletyczny, który jest potrzebny, ale tak naprawdę pewnie priorytetami są wybudowanie sal gimnastycznych, miejskich sal gimnastycznych, bo nie mówimy o tym, że buduje taką infrastrukturę powiat. My mamy jak gdyby okrojony dostęp do tego wszystkiego, więc pewnie priorytetem są te sale. Z tego co wiem, projekt już jest opracowany, bo o tym mówiłem, jeżeli chodzi o sale. Natomiast mam nadzieję, że po realizacji jak gdyby tej inwestycji, czyli wybudowania sali przy SP numer 3, będziemy mocno się angażować w to, żeby wybudować stadion lekkoatletyczny. Ja na pewno dołożę wszelkich starań, żeby taki stadion lekkoatletyczny powstał w Kościerzynie, łącznie z zadaszeniem lodowiska, bo to są dla mnie dwa główne priorytety, dla których tak naprawdę zajmuję to stanowisko i w tym się chcę jak gdyby realizować. Także w mojej ocenie mam nadzieję, że coś takiego powstanie. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Kazimierz Stoltman. Ja doskonale rozumiem, że to nie będzie inwestycja COSIR-u. Na to potrzebne są duże środki, dlatego pytam tylko jak zdanie pana dyrektora, jaka jest szansa. Natomiast o priorytetach rzeczywiście, no sale gimnastyczne, zadaszone lodowisko, wiele można by jeszcze wymienić. Natomiast jeżeli chodzi o sale gimnastyczne, to coś się zaczęło dziać, więc tutaj trzeba być optymistą i myślę, że to się uda do końca tej kadencji. Natomiast sprawa stadionu lekkoatletycznego, bo to jest sprawa jeszcze nie przetarta, tam trzeba bardzo dużo zrobić, dlatego chciałem tylko poznać opinię pana dyrektora,
o tym, czy taka sytuacja rzeczywiście jest realna do końca tej kadencji. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie radny, tak naprawdę ten budynek, który powstaje, nowy budynek, który zaczęliśmy budować, jest to początkiem pierwszej inwestycji związanej z stadion lekkoatletyczny, ponieważ ten budynek ma obsługiwać przyszłościowo stadion lekkoatletyczny w takiej formie, że powstają tam właśnie szatnie po to, żeby ten stadion lekkoatletyczny zagospodarować. To jest jak gdyby pierwszy etap tej inwestycji. No może trochę mały, no natomiast na tyle, ile nam środków zostaje, mówimy tutaj o budżecie COSIR-u, na tyle go próbujemy inwestować, więc to jest jak gdyby pierwszym etapem. Także wspomnę, że jeżeli chodzi o rok ubiegły, no to jeżeli chodzi o ten stadion stary, tak, powiedzmy na płycie górnej, no to udało nam się także zrobić kompleksowo, wykonać całościowe nawodnienie na boisku piłkarskim i wymieniliśmy także oświetlenie, więc widzimy, że jest potrzeba jak gdyby inwestowania w tą część stadionu i mam nadzieję, że z Państwem, za Państwa poparciem, Państwa radnych, a także burmistrza, zastępcy burmistrza, no uda się to zrealizować. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, radny Tomasz Szala. W kolejności Kazimierz Borzyszkowski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Ja bym chciał złożyć dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy ulic Brzozowej i Topolowej w Kościerzynie. W 2020 roku realizacji doczekał się złożony przeze mnie wniosek dotyczący modernizacji części drogi osiedlowej przy ulicy Topolowej i Brzozowej w Kościerzynie. Dzięki przychylności i środkom finansowym władz miasta Kościerzyna oraz prywatnego przedsiębiorcy udało się odbudować kanał deszczowy oraz nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikiem w tej części drogi. Należy jednak nadmienić, że modernizacji wymaga pozostała część tej drogi osiedlowej zlokalizowanej przy ulicy Topolowej i Brzozowej. Jest ona w złym stanie. Podobnie jak w przypadku zmodernizowanego odcinka jeszcze przed remontem, cechują ją ubytki, wyrwy, nierówności, uszkodzenia, które w znaczący sposób wpływają na komfort jazdy. Teren ten wymaga także stworzenia nowych miejsc parkingowych, co byłoby możliwe, patrząc na powierzchnię i położenie przylegających terenów, ale z pewnością wymagałoby to uzgodnień z właścicielem gruntu. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda bieżący harmonogram i napięty budżet związany z modernizacją i przebudową dróg miejskich, jednak chciałbym zaakcentować problem związany ze złym stanem drogi osiedlowej przy ulicy Topolowej i Brzozowej i prosić, aby mieć tę drogę na uwadze przy konstruowaniu planów dotyczących modernizacji dróg osiedlowych na terenie miasta Kościerzyna. Naprawa nawierzchni tej drogi, odbudowa jej ciągów pieszych i zwiększenie miejsc parkingowych jest po prostu koniecznością i bez wątpienia wpłynęłaby na polepszenie infrastruktury drogowej osiedla przy ulicy Topolowej i Brzozowej. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Czy Gmina Miejska Kościerzyna zamierza podjąć działania mające na celu kontynuację kompleksowego remontu drogi osiedlowej przy ulicy Brzozowej i Topolowej w Kościerzynie, w tym stworzenie nowych miejsc parkingowych i tym samym poprawę jej infrastruktury? Jeżeli tak, to proszę o podanie przybliżonego terminu i ewentualnego zakresu prac lub o przedstawienie planów dotyczących tej drogi. I to jest pierwsza interpelacja i pozwoli pani przewodnicząca, że od razu przedstawię drugą interpelację. Jest to interpelacja dotycząca ulicy Rejmonta. Przy ulicy Rejmonta zauważalny jest deficyt miejsc parkingowych. Jak wynika z sygnałów mieszkańców tej ulicy, częściowym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany pierwszej linii garaży, na przykład poprzez położenie na całej ich długości płyt betonowych,
Obecnie teren ten jest bardzo zanieczyszczony i zalegają na nim różnego rodzaju śmieci. Poza tym mieszkańcy zgłaszają potrzebę zainstalowania w tym miejscu pomiędzy jedną a drugą linią garaży lamp oświetleniowych. W godzinach wieczornych teren ten jest całkowicie zaciemniony, więc instalacja lamp znacząco wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko tych korzystających z garaży. I po trzecie, kolejną kwestią związaną z ulicą Reymonta jest zainstalowanie progów zwalniających w ciągu ulicy Reymonta. Jak wynika z relacji mieszkańców, dwa tego typu progi funkcjonowały w tym miejscu i znacząco eliminowały szybką jazdę pojazdów poruszających się po tej ulicy, a tym samym miały wpływ na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci. Progi uległy zdewastowaniu i obecnie dochodzi tam do niebezpiecznych incydentów związanych z przekraczaniem prędkości. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania związane z powyższymi zagadnieniami. Po pierwsze, czy istnieje możliwość zagospodarowania terenu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany pierwszej linii garaży zlokalizowanych przy ulicy Reymonta, na przykład poprzez położenie na całej ich długości płyt betonowych i poprzez to stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych? Jeżeli tak, to kiedy można spodziewać się realizacji tego zadania? Po drugie, czy istnieje możliwość zainstalowania lamp oświetleniowych pomiędzy jedną a drugą linią garaży zlokalizowanych przy ulicy Reymonta? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź, kiedy można spodziewać się realizacji tego zadania? I po trzecie, czy istnieje możliwość zainstalowania progów zwalniających w ciągu ulicy Reymonta, tak jak to funkcjonowało do tej pory? Jeżeli tak, to kiedy można spodziewać się realizacji tego zadania? W imieniu własnym oraz wszystkich zainteresowanych z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi na powyższe interpelacje i ewentualne podjęcie działań w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski, w kolejności Kazimierz Maszk. Bardzo proszę, panie Kazimierz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja również chciałbym uzupełnić tą interpelację pana Szali o ulicy Reymonta, o założenie monitoringu. Tam po prostu często giną samochody. Takich przypadków było kilka i ja o ten temat też się upominam już od dłuższego czasu i zawsze brakuje środków finansowych. Być może teraz poprawi się sytuacja, ponieważ to też byłby tam ten monitoring wskazany. Natomiast moja interpelacja jest w sprawie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta Kościerzyna. Artykuł 11 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że Rada Gminy corocznie uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z tym pytania związane z realizacją tego programu. Pierwsze. Kto w Urzędzie Miasta w Kościerzynie odpowiada za sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta? Drugie. Ilu wolontariuszy zostało wyłonionych do pełnienia funkcji społecznego opiekuna bezdomnych kotów? Trzecie. Kto jest koordynatorem wolontariuszy wymienionych w punkcie 2? Czwarte. Ile zostało określonych miejsc na terenie miasta Kościerzyna, w których przebywają koty wolno żyjące? I ostatnie, piąte, gdzie te miejsca wymienione w punkcie 4 się znajdują? Proszę o wskazanie ich lokalizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kazimierz Maszk, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, ja mam zagadnienie dla przewodniczącego Komisji Zdrowia, gdyż w tym tygodniu miałam taki wręcz alarmujący telefon od jednego z mieszkańców, że niby w naszym szpitalu źle się dzieje, jest tam zły stan, no nie wiem, sanitarny, epidemiologiczny, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie chodziło, że jest tam jakaś groźna bakteria, z którą szpital nie potrafi sobie poradzić i że jest wysoka umieralność i prosi o szybką interwencję. No ja mówię, że ja nie jestem tutaj władny, ale mamy w Radzie Miasta Komisję Zdrowia, a więc niewątpliwie skontaktuję przewodniczącego Komisji Zdrowia, dam namiar do tej osoby,
która tam była niby poszkodowana, także czy on, czy jej rodzina, no z takim apelem i alarmem do mnie się zwrócił, dlatego ja teraz zwracam się właśnie z tym do przewodniczącego Komisji Zdrowia. I to tyle. Dziękuję. Bardzo proszę, odpowie pan przewodniczący Komisji Zdrowia Kazimierz Stoltman, tak? Ja mam prośbę do pana radnego Kazimierza Maszka, aby skontaktował tą osobę ze mną, bo żeby zadać jakieś pytanie, czy w jakiejś sprawie się powiedzieć, to trzeba mieć po prostu niezbędną wiedzę. Ja po prostu takiej wiedzy nie mam, ale jeżeli taka osoba się do mnie zgłosi, no to na pewno Komisja Zdrowia zajmie się tą sprawą. Dziękuję. Właśnie tak, panie przewodniczący, jeszcze tylko nie mam do pana numeru telefonu, bo ja kiedyś miałem, ale telefon niestety się utopił. Gdyby pan mógł na antenie albo poza anteną podać numer telefonu, to właśnie chcę tego dokonać, żeby pana z nim skontaktować. Nie ma problemu, podam ten numer. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Tomasz Dargacz, w kolejności Andrzej Wronikowski. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. Jak mam nawiązać do wniosku, który złożył Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 30 września 2020 roku. Jest tego dosyć sporo, nie będę może wszystkiego czytał, ale jest kilka punktów, które chciałbym szczególnie jakby podjąć i prosić pana burmistrza o jakąś deklarację. Jeżeli nie usnie teraz na sesji, to odpowiedź Klubowi Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o deklarację co do terminu zakończenia inwestycji przy jeziorze Gałęźnym. Przypomnę panu burmistrzowi, że już od początku tej kadencji w poprzedniej takie wnioski składaliśmy. Bodajże, ile dobrze pamiętam, 5 albo 6 razy. Jest ogromnie ważna inwestycja i nasza prośba też dotyczyła ulicy Słonecznej i Księżycowej. Proszę też poważnie wziąć pani burmistrzu pod uwagę prośby pana radnego Andrzeja Wronikowskiego. Ja wiem, szanowni państwo, że jesteście w stałym kontakcie. Chodzi tu zwłaszcza o kwestię poprawy poszerzenia ulicy Małachowicza i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. O księdze Popiełuszce nie wspomnę, bo pan burmistrz już dzisiaj szeroko te kwestie porusza. Chciałbym też, żeby pan burmistrz zdał relację, jak przebiega kwestia inwestycji budowy sali gimnastycznej. Tu już dzisiaj słyszeliśmy, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Sprawa i dokumentacja jest już w ministerstwie, ale wydaje mi się, że Wysoka Rada ma takie prawo i wiedzieć więcej, być na bieżąco informowana, co dzieje się z tą jakże ważną inwestycją. I jeszcze chciałem zapytać, ja mówię tylko 3 kwestie poruszę, bo nie chcę przedłużać już tej rady. Dokończenie modernizacji ulicy Dunikowskiego. Złożyliśmy jesienią takie właśnie też wniosek o jej wykończenie. Chciałbym, żeby pan burmistrz już jasno się odniósł. Dziękuję w sumie pani przewodniczącej za zadanie głosu. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Andrzej Wronikowski. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja mam też zapytanie takie do burmistrza. Powtarzam się znowu. Na mojej ulicy Dunikowskiego, tutaj dużo mieszkańców do mnie też zapytuje się, kiedy miasto ustawi 5 dosłownie płyt, 5 do 6 płyt, one są rozregulowane. No, wiadomo, przez czas, przez 15 lat tam nic nie było robione, nic nie remontowane. Jedna płyta jest do wymiany i chodzi o to, że stwarzają te płyty, te nierówne płyty, straszne niebezpieczeństwo dla rowerzystów, dla każdego uczestnika ruchu. I jeszcze taka rzecz, że jest ta ulica, ta połowa ulicy, która jest wyasfaltowana, jest chyba najbardziej zapiaszczoną ulicą tu w Kościerzynie. Jak objechałem, wszystkie ulice są w miarę ładnie wyczyszczone, a ta ulica jest tak zapiaszczona, że jak jadąc na rowerze, to jak na lodzie można pojechać z piasku. I chciałbym właśnie, żeby burmistrz się odniósł z tego i chciałbym zapytać się, kiedy jak w najszybszym czasie dałoby się to naprawić.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Bardzo proszę, czy burmistrz odpowie, czy w późniejszym terminie? Pytań jest i uwag bardzo dużo. Radni są bardzo zaangażowani w sprawy miasta. Do wszystkich odniesiemy się w późniejszym terminie i na wszystkie udzielimy szczegółowych odpowiedzi. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu 10. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Z Urzędu Miasta. Tak jest to. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dużo uwag było dotyczących dbania o infrastrukturę miejską, o poprawienie jakości życia, ale też chciałbym dzisiaj poinformować państwo, że zawieszony budżet obywatelski na wniosek przede wszystkim w tym momencie radnych Nowego Miasta, którzy trzymają mnie mocno za słowo, że jednak wrócimy do budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. I między innymi bardzo mocno zaangażowany też był wiceprzewodniczący LOT-u Kościerskiego w to, żeby ten budżet obywatelski wrócił. W związku z tym chciałbym państwa poinformować, że rzeczywiście przymierzamy się na wniosek grupy radnych, żeby przygotować projekt powrotu do projektu budżetu obywatelskiego. Będziemy nad nim pracować, zaangażowani, dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników, przede wszystkim Wydziału i Rozwoju i Promocji Miasta, spróbujemy przed sesją majową zaproponować państwu propozycje. Prosiłbym bardzo, abyście się do nich odnieśli. Będzie to raczej całkiem zmieniona forma na ten okres przejściowy między poprzednim rokiem obecnym, w którym nie istnieje budżet obywatelski. W przyszłym roku taką formę przejściową chcielibyśmy zaproponować i w kolejnych latach być może rozszerzyć to, ale rzeczywiście ta deklaracja i obietnica o powrocie do budżetu obywatelskiego była, została nam przypomniana przez radnych, przede wszystkim mojego miasta. Przychylamy się do tego i na przyszłą sesję chcielibyśmy zaproponować projekt tego budżetu. I tylko taką informację chciałbym państwu przekazać. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Andrzej Wronikowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że na ulicy Wita Stwosza coraz częściej dochodzi do kolizji drogowych ze względu na zakręt. Z tego względu, że kierowcy, jako kierowcy jest prosta i nie jadą 50 na godzinę, tylko no i więcej. I na zakręcie ścinają zakręty i często dochodzi do kolizji. I wnioskowałem o to, żeby znaki postawić ograniczenia prędkości lub progu zwalniających. Najlepszy by był radar pomiaru szybkości. I właśnie prosiłem o to Urząd Miasta, żeby w tym kierunku to zrobić. Jeszcze prosiłem o przejście dla pieszych przy stankach autobusowych, żeby to było oznaczone bardziej wyraziście, żeby kierowcy bardziej zwolnili. Czy miasto w tym aspekcie coś dało radę poradzić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam tylko przypomnieć, że zbliża się koniec miesiąca i kto jeszcze nie złożył oświadczeń majątkowych, to bardzo proszę. Jeszcze bardzo proszę, radny Tomasz Szala. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam pytanie. Dzisiaj w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę 6000 zł na rozbudowę monitoringu. Z tego co się orientuję, chodzi o monitoring przy parku przy ulicy 8 marca. Wiem z informacji uzyskanych wynika także, iż w tą inicjatywę zaangażowała się również Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom. Mam pytanie, kiedy dojdzie do realizacji rozbudowy tej sieci monitoringu w parku i czy uda się to zrealizować jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Bardzo proszę, czy burmistrz odpowie, czy też w późniejszym terminie? Dobrze, to jest w sumie tutaj rzeczywiście zaangażowanie między innymi pana Tomasza w to, żeby ten poprawić bezpieczeństwo w tym parku. Środki, które zabezpieczyliśmy, są to środki, które pozyskaliśmy ze spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Zaraz po zabezpieczeniu tych środków, po zaksięgowaniu jej po obecnej sesji, zwrócimy się z zapytaniem ofertowym i myślę, że to jest na tyle nieduże zadanie, że przed okresem letnim jeszcze uda się to zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zakończenie sesji. Zamykam posiedzenie 37.